Cześć, tu Michał Włodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki Waszemu wsparciu na patronite.pl/Michał Włodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym patronem. Cześć Marcinie. Witaj Michale. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, dlatego że kiedyś rozmawialiśmy na zupełnie inny temat i tak wiesz, od dygresji do dygresji. Pamiętam tę rozmowę doskonale i mówię, jeny, jak ja bym chciał, żebyś to wszystko opowiedział na jednym z podcastów. Także bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ja przedstawię ciebie. Moim dzisiaj rozmówcą jest Marcin Ramutkowski. Kiedyś jesteś biologiem z wykształcenia. Prawda. I zajmowałeś się badaniem morza, życia w morzu. Zgadza się. Pracowałeś w Morskim Instytucie Rybackim, więc tam zajmowałeś się badaniami właśnie, nie wiem, życia ryb, migracji ryb, ale generalnie tej fauny i flory. Ja poproszę ciebie o dłuższą opowieść, tylko chcę cię przedstawić. Więc zajmowałeś się tymi badaniami, a potem, i to też jest nietypowe, zostałeś przedsiębiorcą i to takiej branży bardzo premium, bo jesteś sprzedawcą jachtów i to pełnomorskich. Zgadza się. Wow, to naprawdę jest, wiesz, od takiej pracy naukowo-badawczej w taki biznes jachtów pełnomorskich. Niesamowity przeskok. Od czego zaczynamy? Od jachtów, od przeskoku, od biznesu z wartościami, czy od badań i biologa? Myślę, że po kolei, chyba raczej od badań. Od badań. Ale rzeczywiście, no zaskoczyłeś mnie swoim zaproszeniem, to po pierwsze, bo w sumie, tak jak powiedziałeś, od dygresji do dygresji, nagle twój pomysł z zaproszeniem mnie tutaj, więc dziękuję ci bardzo. Tak, no zacząłbym od samego początku chyba, czyli od mojej przygody jakiejś tam życiowej, która była zawsze moją pasją, w dzieciństwie już zaczęła się biologia pojawiać. Mm-hmm. Mój ojciec zawsze, w mojej rodzinie zawsze też był biznes, od samej młodości mój ojciec prowadził firmę budowlaną. Mm-hmm. No i był taki moment dylematu, co wybierać, nie? Czy iść w stronę tej pasji, biologii, tych rzeczy, które mnie pociągają, czy iść w stronę budownictwa, architektury, a z matmy też byłem dobry, więc nie było jakiegoś tam czegoś, co by mi przeszkadzało, więc... No ale mój ojciec był na tyle dojrzałym wtedy ojcem, że powiedział mi, Marcin, idź w to, co cię bardziej pociąga. No i wow. Popchnął mnie tak w tej decyzji. To jest niesłychane, bo najczęściej tak. Rodzice mówią, to ci dziecko nie da pieniędzy. No, zgadza się i ja też bym tak określił trochę moje życie, nie? Bo tutaj było to życie przygodowe, a tutaj... kowalem swojego losu jestem, nie? Czyli mhm. idę w biznes ostro, nie oglądam się za siebie, nie biorę jeńców, nie? A tutaj zobaczymy, co będzie, nie? No i poszedłem tą ścieżką, no i tak się to rozwinęło już w ogólniaku jeszcze mocniej, potem studia. Studiowałem biologię na Uniwersytecie Gdańskim. No i zakończyłem pracą magisterską, gdzie popełniłem taką publikację o kormoranach z pogranicza trochę ichtiofauny i ornitofauny, czyli z ptaszków i rybek. Tak, jakby uh-huh. ichtiofauna rybki, ornitofauna ptaszki uh-huh. i robiłem pokarm kormoranów na zalewie. Problem ciekawy, który otworzył mi drogę do instytutu. Tam uh-huh. spotkałem człowieka, którego moja praca bardzo zainteresowała. Jakby można powiedzieć, że wciągnął mnie tam w ten instytut i zacząłem pracę w Morskim Instytucie Rybackim. No i tam myślę, że wszystkie szczeble kariery takiej zawodowej, można powiedzieć, przeskoczyłem, natomiast nienaukowej, bo wybrałem ścieżkę zupełnie nienaukową, a jednak tą ścieżkę rozwojową albo badawczą, gdzie zaczynaliśmy, no wiadomo, jako obserwatorzy zbieraliśmy różne próby badawcze na różnych jednostkach rybackich, również pracowaliśmy dużo w terenie, to było bardzo fajne. Praca w terenie, to znaczy praca na pełnym morzu, bo to tak... Też, no wiadomo, te próby się zbierało na pełnym morzu, potem się przywoziło do laboratorium i reszta pracy w laboratorium. Nie? Tak, 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 no jak mówisz praca w terenie, to ktoś może myśleć, że w lesie, ale ty właśnie badałeś morze, więc to tak, na... Tak, to inny poligon badawczy. To się wtedy mówi, nie wiem, na kutrach badawczych, czy jak się nazywają te jednostki pływające? Wiesz co, zbieraliśmy próby nie tylko z badawczych jednostek, ale również jako instytut zbieraliśmy próby od samego rybołówstwa. Mhm. Czyli to były też próby na zwykłych kutrach rybackich, gdzie
no, zbieraliśmy wszystkie informacje o połowie. No ale jakby idąc dalej w tej mojej karierze naukowej, znaczy badawczej. Badawczej, instytucie naukowym, kolejnym etapem było, kiedy miałem możliwość już uczestniczyć w procesie tworzenia metodyk badawczych, czyli już jakby ten drugi szczebel w tej drabinie, kiedy ta praca była jeszcze bez tej odpowiedzialności najwyższej, czyli finansowej, przed samą dyrekcją. Chociaż praca w instytucie to też nie jest taka praca jak w każdej innej firmie, ponieważ no, jest jako zatrudniony jako specjalista, nawet jeśli człowiek ma mniejszą dyscyplinę, samodyscyplinę, to jednak ta pasja pcha cię do tego, żeby jednak pracować. Nie? Więc ta praca w instytucie nie ma bezpośredniego przełożonego. Oczywiście to jest tak, no jest jakiś dyrektor, no coś takiego jak mamy premiera, prawda? No on ma wpływ na nasze życie, ale generalnie jest tam gdzieś, nie? Tak samo jest z dyrektorem w instytucie, przynajmniej w moim tak było, gdzie dopiero na tym trzecim szczeblu kariery, kiedy już przeskoczyłem z tego bycia kreatorem badań na tą zupełnie odpowiedzialność za ludzi, za finanse, za prowadzenie projektów, za sprawozdania, raporty, no to był ten ostatni etap pracy w instytucie i trzeba było podjąć decyzję, co dalej, bo albo się rozwijam naukowo, no albo idę w innym kierunku i gdzieś trzeba podjąć kolejny krok życiowej decyzji. No i tak się to zaczęło. Wiesz co, jeszcze biznesem. Tak wrócę, bo to też jest ciekawe, do tej wyboru drogi życiowej, zwłaszcza jeżeli twój tata też miał doświadczenie biznesowe i wiedział. Wielu rodziców mówi swoim dzieciom, dziecko nie będziesz miał, a nie będziesz miał z tego pieniędzy, no bo pasja jest jakaś bardzo niepraktyczna, a widzą, że dziecko ma też zdolności albo predyspozycje do wyboru takiego zawodu, który da pieniądze, nie? Więc jeżeli córka ma studiować, przypuśćmy, a matematycznie też jest uzdolniona i sobie poradzi na inżynierskich studiach architekturę albo grafikę, no to będą podpowiadać architekturę, no bo to jednak ta sama sztuka, piękna, ale ciut większa szansa odnalezienia się z powodzeniem na rynku pracy, nie? I tak z każdej strony często rządzi nami pragmatyka. Ty powiedziałeś, że tata dobrze doradzał, idź za sercem, rób to, co kochasz. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo lat dochodziłem do tej myśli, rób to, co kochasz, że portfel się odnajdzie, jakby będziemy szli za rzeczami, które dają nam pasję, w różny sposób, czasami się przebranżawiając po latach, no bo nadal pracujesz jednak w branży morskiej, tak. chociaż z zupełnie innej strony. Jak byś doradzał swoim dzieciom? No ja Be smart, czy rób to, co kochasz? To wszystko zależy. Jednak u mnie ta pasja była na tyle silna i na tyle widoczna, objawiała się w moim życiu. Wiesz, ja po podstawówce to rzucałem plecak po szkole i szedłem z lornetką w teren, nie? Więc mój ojciec to widział i wiedział, że to jest silniejsze i przetrwało wiele lat, więc może jemu było łatwiej podjąć tę decyzję, nie? Jakby rodzice znają swoje dzieci i wierzę, że zawsze podpowiadają, chcą przynajmniej dobrze, prawda? Więc to jest klucz chyba doradzania dzieciom. Natomiast w sytuacjach, co ja bym powiedział moim dzieciom, oczywiście, że za pasją. Dlaczego? Dlatego, że nawet dzisiaj się uczy, w biznesie jest takie podejście, gdzie buduje się całą sieć sprzedaży, czy dystrybucji, czy promocji wokół autorytetu. No jeśli jest pasja, to ona nas prowadzi do pewnych miejsc, w których innym będzie trudno się znaleźć, tak? No bo pasja jest czymś, co nam cały czas rozbudza, motywuje do działania i rozwija. W związku z tym mamy szansę być trochę sprytniejsi, trochę bardziej rozwinięci w danej dyscyplinie niż konkurencja, która już powiedzmy z latami, że tak powiem, zastygła lekko w swojej pasji. Także warto iść za pasją. Ja bym tak doradzał. Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta pasja się zmienia co 2 lata, no to nie wiem, co bym powiedział. Wtedy musiałbym zrewidować moją wypowiedź chyba. No tak, to masz rację, że rzeczywiście te młodzieńcze pasje nie zawsze są stałe, nie? To tak, to ten prawda. Czynnik czasu chyba dobrze weryfikuje. Jakiego rodzaju badaniami się zajmowałeś?
Badania, które prowadziliśmy, głównie dotyczyły oczywiście ichtiofauny. Morski Instytut Rybacki, rybackość to nie rybołówstwo, bo to są dwa różne pojęcia, więc my oczywiście zahaczyliśmy o ten aspekt rybołówstwa, ale głównie zajmowaliśmy się badaniami ichtiofauny, czyli ryb w Bałtyku. Oczywiście i wszystkim, co tam z tym wszystkim może być powiązane, bo w samym instytucie było kilka zakładów, od chemii żywności, gdzie badaliśmy, czy ryby są zanieczyszczone, czy nie, poprzez oceanografię, która zajmowała się całą bazą pokarmową, całym ekosystemem, że tak powiem, który jest mniej widoczny dla ludzkiego oka i często mniej nas interesuje, poprzez ryby, rybołówstwo i przetwórstwo nawet gdzieś tam zahaczaliśmy. Nie? Ja osobiście zajmowałem się ekologią morską dokładnie, nie? Czyli jakby nie byłem wyspecjalizowany w jednym gatunku. Oczywiście gdzieś tam sercem i myślami jedne mnie bardziej pociągały, inne mniej, ale często robiliśmy oceny oddziaływania na środowisko różnych inwestycji lub badania na zlecenia też wykonywaliśmy. Także to były badania, które trzeba było, do których trzeba było ułożyć metodykę, złowić konkretne gatunki, określić ich stan zasobów w danym miejscu lub określić ich występowanie w danym rejonie, migracje, natarliska, różne procesy. Zmienia się klimat, czy nie? Oj, to chyba niedobre pytanie. Znaczy, jakby oczywiście dane, które... No komu mam je zadać, jak nie tobie, wiesz? Ja po to robię te podcasty, żeby się dowiedzieć. Dobrze. Włączam internet i dowiaduję się, że nie było Holokaustu, że klimat się nie zmienia, że... No i tak różne rzeczy się tam dowiaduję. To potem pytam tych, którzy badali ten temat, bo oni mi powiedzą prawdę. No więc ja akurat nie jestem tym, który badał dokładnie ten temat. Mam oczywiście swoje zdanie. Oczywiście dane, które zbieramy, wskazują na to, że są zmiany. I oczywiście ludzie mają wpływ, no bo nawet jeśli do tej szklanki wody wrzucisz jedną kroplę wody, no to wpływ był. Pytanie, czy istotny, nie? I myślę, że ten zbiór danych, który mamy, może nie być na tyle, albo może tak, dane referencyjne, których nie udało się zebrać przez tysiąclecia, no bo zawsze jeśli zbieramy jakieś dane, trzeba je porównać do jakichś danych referencyjnych, nie? Co to znaczy dane referencyjne? To takie, do których się odnosimy, czyli mamy porównanie, nie? Do jakichś takich danych wcześniejszych. No i generalnie oczywiście zmienia się. Pytanie, na ile mamy na to wpływ, pozostaje jeszcze chyba nie do końca odgadnione. Oczywiście jak coś się dzieje, to bardzo łatwo. No patrzcie, zmienia się, nie? Ale potem drudzy mówią, no patrzcie, jednak nie. No i tak, myślę, że tak to dzisiaj wygląda i część ludzi wierzy w tą zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka, część ludzi nie. Oczywiście emitujemy dwutlenek węgla, który wiemy, że jest odpowiedzialny za zmiany w atmosferze, w ogóle w temperatura zachodzi, zmiany termiczne i tak dalej, ale to jest jakby wciąż krótki odcinek czasu, który jesteśmy w stanie... musimy sobie zdawać sprawę, że nawet trudno nam jest zaobserwować takie procesy jak odnawianie się takich starych drzew jak dęby, nie? Które powiedzmy w ciągu kilkusetletniego życia potrafią dać 2-3 potomków. A tutaj mamy kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmian i tysiące lat, o których wiemy tak niewiele w sumie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to klimat się ociepla, natomiast bez nas też by, możliwe, że bez nas też by się ocieplał. Możliwe. Czy to jest dobrze? Dobrze rozumiem? Tak. Twoją wypowiedź? Bardzo dobrze. Ja myślę, że... A z drugiej strony, czy jest dobre to, że robimy wokół tego tyle szumu? Myślę, że jest. No, mamy nową gałąź gospodarki, czyli ekoenergię. Czyli jakby no, biznes ma swoje pole do działania. Z drugiej strony jesteśmy bardziej wrażliwi ekologicznie, więc na pewno to jest pozytywne działanie tego wielkiego szumu wokół ocieplania się klimatu. Więc rzeczywiście, żeby czasami przeciwstawić się jakiejś sile, silnym lobby biznesowym zwłaszcza, gdzie podążają pieniądze, ekolodzy czasami uciekają się do radykalnych kroków, żeby zaostrzyć problem po drugiej stronie, żeby opinia publiczna dostrzegła, że jest coś na rzeczy, nie? Rozumiem. A jak zmiany w klimacie, takie już takie ciekawostki z twojej branży, bo mnie to bardzo interesuje, jakie zmiany tak dokładnie w tym, co ty badałeś, czyli w tych
populacjach ryb i tak dalej. Czy tu też jakieś w Bałtyku, czy ocieplenie klimatu powoduje jakieś takie zmiany w Bałtyku, które widzisz, że wpływają na ekosystem? Ja będę tak mówił, wiesz, będę dużo dopytywał, będę mówił nieudolnie, bo wcale nie chcę udawać, że się znam na biologii. Moja wiedza jest taka na poziomie szkoły średniej i to też niekoniecznie z wielką sympatią dla pani od biologii, więc nie mam się czym popisywać tu w tej rozmowie, ale chętnie posłucham. To cię trochę zaskoczę może, bo rzeczywiście w Instytucie robimy mnóstwo badań, ale o zmianach klimatu nie zbyt często rozmawiamy na korytarzach, że tak powiem, nie? Mhm. Czyli raczej staramy się skupić na obserwacji zjawisk. Gdzieś wiemy na przykład o zmianach hydrologicznych w Bałtyku, wiemy o tym, że powstają strefy beztlenowe w Bałtyku, coraz większą przestrzeń zajmują naszego dna. Jaka jest geneza takich stref beztlenowych? No niestety doprowadzanie biogenów. Niestety mówię, bo to jest akurat wpływ działalności człowieka bezpośredni. To my jesteśmy odpowiedzialni. Możesz wyjaśnić doprowadzanie biogenów? Biogeny to są substancje, które tak jak nawozy na polu. Czyli to wszystko, co schodzi z pól? Tak, głównie substancje rzekami, azotowe. Czyli pod Zakopanem ktoś nawozi pole kapusty? Na przykład. To wszystko Wisłą spływa do Bałtyku? Dokładnie. I w Bałtyku się robią strefy beztlenowe, czyli... No ale jak one powstają? No właśnie. No i teraz te biogeny bardzo często wpadają opadają na dno gdzieś tam w Bałtyku. Mhm. Oczywiście część jest wychwytywana przez glony, wykorzystywana do ich rozwoju, a część osiada czyli na dnie. Nawozimy, nawożąc pole kapusty pod Miechowem, nawozimy na południu Polski, nawozimy jednocześnie Bałtyk, oczywiście, żeby glony rosły. Bardzo uproszczona definicja, bo... Prosty chłopak, prosta definicja. Bo tych źródeł zanieczyszczeń biogenami jest więcej. Natomiast najprościej to tłumacząc, można tak to przyjąć. No i co się dzieje na tym dnie Bałtyku, nie? Zaczynają bakterie nasze wspaniałe, które żyją sobie tam w tak zwanym bentosie, czyli w strefie przy samym dnie, tak nazywamy to organizmy żyjące w strefie przy dnie, nazywamy bentosem. No i one sobie tam istnieją i jak dostają tych biogenów więcej, więc mają super warunki do życia. No i przyroda nie lubi próżni, więc natychmiast się namnażają, mają super warunki, więc rozwijają się, jest ich coraz więcej, wykorzystują te biogeny i wykorzystują tlen. Następnym krokiem jest to, że wchodzą bakterie beztlenowe. Jak już nie ma tlenu, to te nasze bakterie tlenowe muszą się przekształcić albo może wytworzyć przetrwalniki, które pozwolą im przeczekać czas beztlenowy i potrafią tam siedzieć w tych osadach dennych bardzo długo i czekać na te dogodne warunki, a do głosu dochodzą bakterie beztlenowe. I te beztlenowe rozkładają te same biogeny, tylko że w procesie bez udziału tlenu, nie? Czyli ten rozkład jest wolniejszy, prowadzi inne powstają procesy przemiany materii, produkty przemiany materii. Często siarkowodór i inne gazy, które nie są zbyt korzystne dla ekosystemów. Ja tak popisałem się swoim dyletanctwem, ale teraz muszę tak nadrobić. Przecież ja mam akwarium 450 litrów i wiem, na czym polega cykl azotowy w akwarium. No właśnie. Że się tam dopełnia, to myślę, że podobne rzeczy się użyźnia. Wiem, że rośliny rosną mi na potęgę. Taki model Bałtyku. Tylko, że u mnie wszystkie przemiany są tlenowe. No to w ogóle jest kilka procesów fajnie opisanych. Eutrofizacja to jest taki proces, który dotyczy wód, którym rzeczywiście dostarczanie biogenów nawet do bardzo czystego jeziora powoduje w krótkim czasie rozrost glonów. Następnym etapem żeby nie upraszczać za bardzo, glonów naczyniowych, które są zakorzenione w dnie i wyrastają nam, tworzą piękne, zielone, podwodne łąki. Natomiast jak te biogeny dalej płyną, no to w pewnym momencie glony jednokomórkowe, które przegrywają do pewnego momentu konkurencję z tymi glonami naczyniowymi, tak, które mają wiele komórek i są dużo sprawniejszymi organizmami, więc lepiej odciągają z wody te biogeny. Ale w pewnym momencie, jak tych biogenów jest za dużo i te glony już porosły wszędzie, gdzie występowało światło, te duże glony, tak, już nie mogą rosnąć głębiej, bo nie ma światła, więc przechodzą te malutkie jednokomórkowe glony do ofensywy, że tak powiem, i odbierają te biogeny z wody one. No więc jak zaczynają się namnażać, w pewnym momencie światło zostaje odcięte.
więc część glonów zaczyna obumierać. Co się dzieje? Wprowadzają te biogeny z powrotem do wody. I te jednokomórkowe glony zamykają jeszcze bardziej światło. I tak krok po kroczku zaczyna nam woda z kompletnie czystej zmieniać się na zieloną, z uwagi na to, że glony jednokomórkowe zmieniają kolor wody, bo są jakby nierozróżnione, są tak małe, ponieważ są jedną komórką, nie widzimy ich gołym okiem, ale widzimy zmianę koloru wody, nie? To jest ten efekt. No tak, a jeszcze w tych strefach beztlenowych też nie pożyją sobie rybki. No więc tutaj mamy takie kolejne zmiany, jeśli byśmy mówili o zmianach klimatycznych. Czy można to podciągnąć, tego nie wiemy do końca. Natomiast rzeczywiście na Bałtyku coraz mniej odnotowujemy wlewów wód oceanicznych, ponieważ Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, ale częściowo otwartym. Mhm. Czyli mamy cieśniny duńskie, które łączą je z wodami oceanicznymi i w momencie, kiedy mamy silne wiatry, musi nastąpić oczywiście pewien zbieg cyrkulacji. Pewne wiatry muszą wypchnąć wodę, żeby powstało ciśnienie ujemne. Jeszcze jak wspomagają wiatry, że tak powiem, zachodnie, które wtłaczają nam tą wodę, mamy proces wlewu. No i ten wlew charakteryzuje się tym, że ciężka, słona woda, jednocześnie natleniona, która jest pchana powierzchniowym wiatrem, wpada jakby pod spód, pod naszą wodę. Bo ta słona leci z oceanu. Dokładnie, bo nasza nie jest słona. No więc to też jest taki... Nasza w sensie to jest bałtycka. Jeden z mitów. Bałtyk mówi się, uczy się w szkole, że ma 7 promili. To nie do końca prawda, bo to dotyczy strefy powierzchniowej Bałtyku i wód przybrzeżnych. Natomiast im głębiej, tym większe zasolenie. No tak na smak to nie jest słone morze w porównaniu, no, nie wiem, ze Śródziemnym. Tam, gdzie się kąpiemy, nie. Ale jakbyśmy posmakowali jej na głębokości 70 metrów, już potrafi być kilkanaście, 15, 16 promili. Będzie taka jak we Włoszech. No bez mała. Może nigdy nie będzie taka jak tam, bo jednak ten dopływ wody powoduje, że jednak to się miesza w cyklu jakimś tam wieloletnim. Ale rzeczywiście ta woda opada. No, zgodnie z gradientem stężeń, czyli coś, co ma większe stężenie, tutaj mamy akurat sól i stężenie soli w wodzie, tonie, zwyczajnie. Mhm. I nie miesza się woda o mniejszym zasoleniu z tą wodą o większym zasoleniu, bo jest niczym woda z olejem. Różnica gęstości cieczy, jak olej i woda, uniemożliwia ich zmieszanie, prawda? Tak samo ta różnica gęstości w przypadku wody i jeszcze jest jeden taki element, który uniemożliwia mieszanie. Różnica temperatur. Pewnie to miałeś kiedyś w swoim życiu, że nurkowałeś w jeziorze i przy powierzchni była cieplutka woda, a przy dnie już zimna. Czy nie nurkowałeś? Czy nie nurkowałem. Nie zarejestrowałeś. Ja jestem nienurkujący. Ja w ogóle jestem słaby, słaby wodnie. To musisz słaby mi uwierzyć na słowo, że tak jest. Że ta woda głębiej jest po prostu zimna. I granice między tą ciepłą a zimną wodą, która się nie miesza, lub między słoną i mniej zasoloną, która się nie miesza, nazywamy odpowiednio termokliną lub halokliną. Halo to jest ta od soli, termo od temperatury. I tam jest punkt styku, gdzie te wody mają taki krótki fragment przejściowych temperatur, nie? Zastanawia mnie, że ta woda taka zasolona się nie miesza ze sobą, bo to by się wydawało, że się... Wiesz, to jest roztwór tego samego, nie? Bo to jest roztwór soli, ale... Tak, o różnym stężeniu to już wystarczy, żeby się nie pomieszało. Wiesz, drapie mnie w głowę. No ale wracajmy do tych zmian klimatycznych. No i rzeczywiście tych wlewów jest coraz mniej. Być może jest to wpływ zmian klimatu, osłabienia się pewnych prądów morskich i zmiany cyrkulacji powietrza. I to nie mówię o tym powietrzu, które my tu odczuwamy, czyli o wiatrach na poziomie, powiedzmy, do 10 tysięcy metrów, tylko jeszcze powyżej. Wiem, że takie zmiany zachodzą i mają wpływ na globalny klimat. Na ile one są pod wpływem człowieka, na ile nie, myślę, że jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast na pewno są i one pewne procesy zmieniają. Tak? Tak samo jak w tym Bałtyku, co ma wpływ na przykład teraz bardzo głośny temat, dorsz. Jego brak występowania, albo może obniżenie populacji, liczebności populacji. My to tak nazywamy. I rzeczywiście charakteryzuje się to tym, że mamy coraz mniej dorosłych osobników w Bałtyku. Ryby coraz częściej podchodzą do tarła młodsze. Mamy tak zwanego chudego dorsza, który po prostu jak trafi w taką strefę beztlenową, nie może pobierać pokarmu, musi ograniczyć aktywność życiową, czyli ogranicza swój metabolizm i też przeczekuje, aż trafi do tej, prądy go przeniosą lub prądy naniosą wodę z większą ilością tlenu, bo w Bałtyku są prądy wodne, które przemieszczają tą wodę
cały czas po dnie. I przemieszczają też całe ławice ryb? Też całe ławice ryb. Czyli one tak sobie nie są tam, gdzie chcą, tylko tak jakbyśmy tutaj siedzimy, rozmawiamy i są prądy i nagle jesteśmy w Berlinie, jesteśmy w Kopenhadze. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich ryb, większe ryby... Ale dobrze kumam, czy... Tak, tak. Szprotki, śledzie bardzo często się temu poddają, oprócz okresów migracji, kiedy oczywiście... No, to ciekawe jest. Używają ogonów, dla ciebie żeby... to jest oczywiste, a myślę, że tak. Dla wielu osób, które teraz tego słuchają, nie? Że tu sobie siedzimy, tu lecą prądy, my rozmawiamy i nagle w Kopenhadze, nie? To prawda, przemieszczają się te wody, masy, natomiast... Ale że przenoszą ryby. Też całe życie. No, taka szprotka, trzeba sobie wyobrazić, osiągająca tam maksymalnie 16 centymetrów, no, kiedy prąd ma 60 centymetrów na sekundę, walczyć z tym cały... 60 centymetrów na tak, sekundę. Takie prądy przy silnych wiatrach potrafią być nawet silniejsze, myślę, że nawet no do metra na sekundę. I potem cała ta masa wody, to też są jakieś, podejrzewam, że kilometry, a nie metry tego... masy wody, co się oczywiście przenosi. Te prądy morskie mają potężną kubaturę sześcienną. Czyli ona nawet nie wie, że ona do Kopenhagi z całą rodziną leci. Myślę, że ryby czują. Aha. Więcej niż nam się wydaje, ale to już jest inny temat. Natomiast rzeczywiście te prądy morskie potrafią przesunąć nam ławice szprotek, śledzi. Natomiast w przypadku ryb takich jak dorsze, one często się związują z charakterystyką dna. Lubią wraki, kamieniska, gdzieś gdzie mogą się właśnie przycupnąć i schować przed prądami morskimi i czekać, aż ten prąd im coś tam naniesie ciekawego. No i czasami naniesie coś nieciekawego i wtedy musi przeczekać i schudnąć troszkę. A, czyli niesie te strefy beztlenowe. Całkiem możliwe. Znaczy wiadomo, że te procesy cały czas badamy, one się przemieszczają i jeszcze nie ma takich dokładnych informacji, jak to wszystko. A może trwają jakieś badania, o których też nie wiem, bo ja już blisko 6 lat z Instytutem nie jestem związany, więc pewnie tam mogło się posunąć od czasów moich ostatnich. To tylko taką turystyczną dygresję, no bo też plotki mogą się przenieść do Kopenhagi, ale też mogą do Kaliningradu. Mogą. I to już mogą, może im się tak nie podobać. Im się podoba. Aha. Dla nich granice nie mają znaczenia. Nie ma to znaczenia. Ale im się podoba w sensie, że tam troszkę lepsza woda, czy tak po prostu... Nie, znaczy jakby Bałtyk jest... Rzeczywiście mamy, możemy trochę porozgraniczać, gdzie może być lepiej, gdzie może być gorzej. Ale to się objawia tym, że na przykład gdzieś stada są bardziej liczne. Mamy takie przypadki, gdzie w szprot akurat na północnym Bałtyku jest dużo liczniejsza niż ta na południowym Bałtyku. I to wynika bezpośrednio z właśnie żyzności akwenu w danym rejonie, występowania pokarmu, bo przecież szprotka też musi coś jeść. No jak te właśnie glony się namnażają, to te glony zjadają skorupiaczki, no i skorupiaczki są tym ulubionym jedzeniem, te drobne, planktonowe skorupiaczki oczywiście są ulubionym pożywieniem szprotek, a te z kolei łososi i tak dalej, i tak dalej. Czyli na północy lepiej. W tym momencie dla szprotki tak, ale dla dorsza już nie, bo z kolei tam nie ma zasolenia. Tam im bardziej na północ, tym zasolenie Bałtyku się obniża. Mutnicka ma w ogóle tam 3 promile chyba powierzchniowo. I tam, gdzie jest odpowiednie zasolenie, dlaczego dorsz w południowym Bałtyku, bo to też jest, już jak już zacząłem o tym mówić, tarło dorsza przebiega w miejscu, w którym zasolenie ma mniej więcej 13-14 promili. I to jest miejsce, w którym ikra dorsza zaczyna pływać. Jeśli jest 7, to tonie. Jeśli jest 13 i więcej, to zaczyna się unosić. I wtedy jest możliwe zapłodnienie. W północnym Bałtyku jest to trudne do osiągnięcia, bo to jest na dużych głębokościach i często tam już nie ma tlenu. W południowym do niedawna było tak, że na głębi gdańskiej i głębi borcholskiej to tarło przebiegało bez zarzutu. Teraz głębia gdańska coraz mniej, a borcholska jako jedyne już miejsce takiego rozrodu, bo tam oczywiście bliskość tych cieśni duńskich i tych wlewów pomniejszych, że tak powiem, jest oczywiście, ma wpływ na to, na ten sukces rozrodczy. Dorsz. Wow, bardzo to ciekawe. Więc tak, tak. Także nie tak, że dorsz występuje w całym Bałtyku, jest południowa przybrzeżna, jakby tutaj południowa część, która daje mu lepsze warunki niż ta północna i tak dalej. To nie tak, że nie występuje, ale nie na tyle, żeby można było go komercyjnie pozyskiwać, na przykład metodami rybackimi. A takie proste pytanie, jest woda cieplejsza w Bałtyku niż była 20 lat temu, czy... Znaczy to nie jest pytanie turystyczne, bo to zimna jest zawsze. Nie śledzę. Ale pytam o ocieplenie klimatu, nie? Czy nie ma takich zmian, że zauważacie? Nie śledziłem tak jak tego. Promilami się zmienia zasolenie, to że temperaturę
Wiesz co, nie mierzy się tej temperatury na pewno w warstwach powierzchniowych, czyli żaden turysta tego nie dostrzeże. Jest coś takiego jak woda zimowa. Ona jest na określonej głębokości i ona bardzo rzadko zmienia temperaturę, czyli jest w miarę konstans, latem i zimą. Natomiast jeśli ta woda... Jaka jest temperatura Bałtyku? Tam jest chyba około 6 stopni, ale... Non-stopper. Wydaje mi się, że to gdzieś to słyszałem, ale że to jest około 6 stopni. Ja tego nie badałem procesu nigdy, od tego jest właśnie inny dział w moim instytucie. I ta woda zimowa, ona przyrasta plus minus 2 stopnie lub obniża się plus minus 2 stopnie. I to nam mówi, czy były ciężkie zimy lub gorące lata. Aha. I czy ta woda się w kontekście, powiedzmy, MIR prowadzi badania rybackie od 95 lat, chyba już ponad, więc pytanie, czy w kontekście tych lat, które mamy, ona zdążyła zmienić temperaturę, bo ja z tego co wiem, to jest cały czas około 6 stopni. Czy w ostatnich latach coś się zmieniło w tym, musiałbym podpytać kolegów. Aczkolwiek, no jest możliwe. Tak, woda zimowa, głębinowa byłaby takim, myślę, że z jednym z punktów, który mógłby ocenić, czy rzeczywiście ocieplenie klimatu następuje, czy nie. Tylko w kontekście Bałtyku oczywiście. To nawet ja poproszę, żebyśmy zrobili coś takiego, bo ty wiesz, kogo spytać, ja nie mam pojęcia. Ale w opisie tego odcinka na dole zawrzemy taką informację, ile wynosiła tam 90, czyli prawie 100 lat temu. O ile, i ile były wszystkie woda... dane. Tak, tak, tak. No tak, bo dane referencyjne. No właśnie. To już się nauczyłem w tym odcinku, że mamy słabe. Ale to, co się dowiemy na ten temat wody zimowej w Bałtyku, to można wrzucić. Czasami się nasze rozmowy ocierają o duchowość, czasami nie. Ale większość chyba odcinków w moim podcaście zawsze ma to takie pytanie, albo to jest domyślne, albo się pojawia. Jesteś osobą wierzącą. Oczywiście. W taki chrześcijański, teistyczny sposób. No bo w różne rzeczy można wierzyć, ale jesteś chrześcijaninem. Tak, jestem chrześcijaninem zdeklarowanym, że tak powiem. Jesteś biologiem. Powiedz mi, jesteś ewolucjonistą czy kreacjonistą? Jestem ewolucjonistą. Jakkolwiek to nie zabrzmi w niektórych uszach, jestem ewolucjonistą i no, jako biolog muszę powiedzieć, że są ku temu dowody i no, trudno mi by było je odrzucić. Co sobie myślisz, jak słyszysz te wszystkie takie teorie, że teoria ewolucji jest to taka, zawsze się podkreśla, że to teoria, hipoteza i niczym nie udokumentowane. To znaczy, no na pewno ewolucjonizm, ta nauka gdzieś tam lawiruje pomiędzy hipotezami, tak, gdzieś, czyli domysłami i twardymi danymi, bo takie też są. Dowody na ewolucję istnieją, na dobór, na działanie doboru naturalnego i inne sytuacje. Wiemy, że tutaj mamy kilka takich niezbitych danych, tak? A po tej stronie próbujemy dopowiedzieć, jak ten proces mógł w całości wyglądać. Jeszcze jakbyś powtórzył pytanie, bo się trochę... Co myślisz sobie, jak słyszysz... Aha, o tym, że to takie nieważne. Tak, że ktoś mówi, nie, Ziemia ma 6 tysięcy lat i... No właśnie, a powiedz mi ze strony teologicznej, jak to jest obliczone? Ile powinna mieć Ziemia? Bo to powiem ci szczerze, nigdy tego wątku nie sprawdziłem. Nie, nigdy nie uległem czarowi tych hipotez młodej Ziemi, więc nic ci nie powiem. Aha. No dobrze. Są bezdroża, które omijam. Rozumiem. No ja chyba nie mogłem sobie na to pozwolić. Oczywiście jak ktoś jest przywiązany do teorii kreacjonizmu, nie ma sprawy. To są na tyle, jako dla mnie, jako chrześcijanina, na tyle mniej istotne sprawy. Natomiast nie uważam, że powinniśmy się o nie... Ja tak tam... powiem, dlaczego omijam bezdroża, tak się wytłumaczę z tego, bo to niewyjaśnione może zrobić złe wrażenie. Pamiętam, jak mój wykładowca teologii opowiadał, jak był studentem i na takiej arkuszu papieru rozpisał wszystkie tak wydarzenia biblijne w taki sposób właśnie historyczno z datacjami, z datami, tak na takiej jakby rolce papieru tapety wręcz, nie? Aha. To tam było prawie, że 100 lat temu, nie no, przesadzam, ale bardzo dawno. I taki dumny, że te wszystkie rzeczy tak od panowania królów, ale każde wydarzenie biblijne, tak jak te daty są określone, kto ile żył i to wszystko tak rozpisał i zaniósł do swojego profesora.
na akademii, na której studiował, z taką dumą, żeby on to zobaczył, jak on wygląda. On mówi, tak spojrzał z politowaniem, popatrzył i mówi, jak ci to pomaga poznawać i kochać Pana Boga? No to właśnie. Nie? Więc w tym sensie nas żywam, nie? Że pewne takie badackie podejście do Biblii, mam wrażenie, że jest świadectwem takiego niezrozumienia, po co Biblia jest. Nie? Że to, czy ktoś tam rządził 32, czy 32 lata i 11 miesięcy, czy 32 lata i 10 miesięcy i sprzeczać się o to i kruszyć kopię, to jest przecedzanie komara i połykanie wielbłąda. Nie o tym jest Biblia, nie? Dokładnie, ja też tak uważam. Nie o tym jest Biblia, nie? Więc dlatego to nazwałem, że to są te bezdroża, które omijam, bo szkoda życia i szkoda czasu na falsyfikowanie teorii, które tak głęboko wyrastają z niezrozumienia, o czym jest Biblia. To tak mówiąc o tej młodej ziemi, o 6000 lat istnienia człowieka, gdzie tego nie da się obronić. Tego nie da się obronić w świetle nawet badań archeologicznych, a hipoteza, że Pan Bóg poukrywał kości dinozaurów, żeby zrobić nas w konia, żeby nam było trudniej wierzyć, jest nawet nie jest śmieszna, jest upiorna czy przerażająca o tyle, że jaki za tym stoi obraz Pana Boga, dokładnie, który szykuje niespodzianki po to, żeby było nam trudniej, nie? No, ale jestem zainteresowany wypowiedziami biologa. Kompletnie się z tobą zgadzam odnośnie tych teorii. Natomiast tak, no ja jako ewolucjonista w swoich poglądach rzeczywiście tą drogę zacząłem właściwie od kreacjonizmu. Znaczy przyjąłem gdzieś w swoim myśleniu, że przeczytałem Biblię, o tak, może zacząłem od tego, nie? No i mówię, tu jest ewidentnie kreacjonizm opisany, nie? No i zacząłem się nad tym zastanawiać jako biolog. Rozmawiałem nawet z profesorem ewolucjonizmu, który mi to wykładał. I rozmawialiśmy, ucięliśmy sobie taką na forum, że tak powiem, wykładu, taką pogawędkę na temat kreacjonizmu. I doszliśmy do takiego jednego konsensusu. No to co? Nie badać? W związku z tym, że tu jest napisane, że tak został stworzony. No i ta wspólna myśl gdzieś tam, która w tej dyskusji powstała, rzeczywiście skłania nas do tego, żeby badać. Bóg dał nam zdolności poznawcze Ziemi i gdzieś w tych zdolnościach powinniśmy się rozwijać. I rzeczywiście, ewolucja, no, mamy mnóstwo dowodów, mamy mnóstwo ciekawych przypadków, które gdzieś możemy omawiać na podstawie dokumentów naukowych, wręcz no, opisane są. Mamy takie zjawiska na przykład jak konwergencje, nie? Czyli... Musisz tłumaczyć nam tak, już, te słowa. Tak, już zmierzam, o co chodzi z konwergencją. Konwergencja to jest takie zjawisko, kiedy dwa niezależnie istniejące na Ziemi gatunki wykształciły takie same sposoby na przykład przemieszczania się lub budowę morfologiczną, czyli kształt ciała, tak, żeby dopasować się do istnienia w danym środowisku. Na przykład mamy foki i uchadki. Foki ewoluowały od niedźwiedzi, a uchadki od łasicowatych. Niedźwiedzie to wiemy, to takie, wiesz, te duże, a łasicowaty to takie małe, z takim ogonkiem zagiętym, w takim kształcie łuczku. Śmieszne na przykład fretki albo tchórzofretki, często trzymane przez ludzi dla fanu. Ale to jest pod prąd tego, co ja wiem o ewolucji, ale ja się wcale, wiesz, ja... Robienie podcastów jest o tyle ryzykowne, że co jakiś czas popisuje się swoją niewiedzą, bo raczej zawsze myślałem, że te zmiany ewolucyjne, tak jak mnie uczono, one idą z wody na ląd. A teraz mówisz, że to niedźwiedzie weszły do wody i łasicowaty. Właśnie tak, to jest ta najczęściej znana. Oczywiście z wody na ląd główny nurt był, a tutaj mamy powrót do wody, czyli taki... Niesłychanie ciekawe. Tak, na przykład delfiny też weszły do wody kiedyś. Oczywiście one nie delfiny weszły, tylko ich przodkowie weszli z powrotem do wody. I konwergencją jest to, że na przykład delfin i ryba mają identyczny kształt ciała, identyczne mechanizmy poruszania się, tak, czyli płetwa napędowa. Ona oczywiście u ryb jest pionowa, u delfinów poziomo, ale to jakby... I u fok też jest poziomo. U fok z kolei bardziej mi chodziło o te uchadki i... Ale tak w ogóle, nie? Jest poziomo, czy...? Tak. Jest bardziej z tyłu w poziomie, ale to wynika z układu kończyn, które zostały zredukowane. No, u delfinów zresztą też. Redukcja kończyn, która spowodowała powstanie jakby jednego
napędu z tyłu. Nie? U foku, u chatek bardzo często mylimy foki z uchatkami, większość ludzi ich nie rozpoznaje. A one razem żyją na Bałtyku, czy no, nie? No więc nie. Uchatki, foki są generalnie związane tutaj z północnym obszarem, uchatki z południowymi, z tropikalnymi nawet obszarami. Różnią się generalnie tym, bardzo prosty sposób na ich odróżnianie, uchatki mają łokcie. Więc to są te, które tak stają i piłeczką potrafią tam podrzucać i różne rzeczy wykonywać. Natomiast foki nie mają łokci, kończą się na dłoniach i leżą niczym takie... I tak takie... się udaje foki, to tak? Tak, a uchatki to na łokciach się spierają i są dużo sprawniejsze, wydają się dużo sprawniejsze. Czyli w fokarium są uchatki. W Helu? Nie, tak w ogóle, w takich, w popkulturze. W popkulturze uchatki, w Helu foki. Tak, więc te zbieżności, one nam o czymś mówią, czyli mówią nam o tym, że pod wpływem czynników siedliska zajmowanego, czyli środowiska, czyli ekosystemu, jak zwał, tak, organizm potrafi wykształcić identyczne cechy na różnych kontynentach, dopasowując się do danego środowiska. Czyli opowiada nam ten proces powstawania, tak, o tym, że one potrafią się adaptować do zmian. Nawet u ludzi mamy takie zmiany, to ja ciekawe. Ja muszę ci przerwać na chwilę. Mhm. Moja córka zna biochemię. Tak. Ola, notuj, co pan Marcin mówi. Będzie jak znalazł. Jak zapomnisz, to możesz zadzwonić. Michał ci da numer. Dobrze, przepraszam, możesz kontynuować, ale pomyślałem, że to muszę powiedzieć. Dobrze. Będzie musiał odsłuchać. U ludzi. U ludzi. Mamy też takie przypadki adaptacji. Na przykład, słuchaj, Eskimosi, to jest też ciekawy przypadek, mają ciemną skórę, nie? A jak wiemy, ciemna skóra jest cechą wykształcaną u ludzi, którzy żyją bliżej równika, czyli gdzie jest więcej słońca. Czy, no tak, jak, tak. Jak to się stało, zawsze że Eskimosi są ciemno... są jasnoskórzy. Tak, a jednak jeszcze żyje coś... Ludzie żyją bardziej na północ i są znowu ciemni. Dlaczego? No, masz jakiś pomysł? Nie mam porządnego. Witamina D, ponieważ zasoby pokarmowe są tam ograniczone również dla ludzi, bardzo dużo jedzą ryb i fok, które są ostatnim elementem kumulacyjnym również witaminy D. Więc są bardzo mocno wyposażone w to, co jedzą ludzie tam, zasobne w witaminę D. Więc jeśli jedzą tą witaminę D z rybami, z fokami i innymi zwierzętami morskimi, tak, przyjmują jej na tyle dużo, że ich skóra zmienia kolor. A, bo witaminę D jednak tak, my tutaj sobie sami latem tworzymy. Dokładnie. A, widzisz. To ona jest odpowiedzialna po części za kolor skóry. Za tą no tak, bo jak nam się skóra ciemnieje, to jest ten sezon, kiedy wytwarzamy witaminę D. Dokładnie. Czyli się opalamy. Dokładnie. Patrz, jakoś... No jest dużo ciekawych procesów. To jest taka miła rozmowa, kiedy ja mam efekt, aha! No, drugim takim efektem występowania ludzi w bardzo zimnych obszarach, ponieważ wolałem mówić o tych zimnych, bo są rzadziej omawiane. Tak, no właśnie. O ciemnoskórych możemy powiedzieć więcej i każdy coś tam gdzieś słyszał, a o Eskimosach niewiele. No i mamy coś takiego jak efekt skośnych oczu. Eskimosów występuje, również u Azjatów, mamy Japończyków, skośne mają oczy. I to jest przystosowanie z kolei też do bardzo zimnych, występowania w bardzo zimnych obszarach. Kiedy tkanka tłuszczowa gromadząca się w okolicach oczodołów zamyka nam przestrzeń w oczach i w ten sposób jest w ogóle grubsza ta skóra i dzięki tej tkance tłuszczowej nasze oczy są bardziej chronione przed wpływem zimnego, niskich temperatur, tak? Zimna. No ale po co wtedy takie oczy? No rozumiem, że takie oczy potrzebne są Eskimosom, ale po co takie oczy w Laosie, w Wietnamie? No więc widzisz, ludzie migrują, no, jak pan z Afryki ciemnoskóry przyjedzie i będzie żył tutaj 5 pokoleń, nie zrobi się biały, nie? Te procesy zachodzą w skali 1000 lat, tak? A nie w skali kilku pokoleń, nie? Czyli Azjaci w Kambodży migrowali z północy? Wiesz co, na ten temat też jest osobny dział nauki, który się tym zajmuje. Są teorie, które mówią o tym, jak się ludzie przemieszczali w dziejach Ziemi i to jest też związane z występowaniem epok lodowcowych, czyli kiedy mamy zlodowacenia, zwłaszcza na obszarach północnych i ludzie mogą się przemieszczać po lodzie,
są to też okresy, kiedy Ziemia była jednym, znaczy bardziej scalona, że tak powiem, jako kontynent, bo kontynenty też się od siebie oddalały na pewnym etapie, więc możemy powiedzieć, że ludzkość śmiało ma dużo więcej niż te 6 tysięcy lat, nie? O tym świadczą właśnie te zmiany, które różnimy się i widzimy, że w przeciągu nawet dziesiątek pokoleń czarnoskóry nie staje się biały. Eskimos czy Japończyk nie prostują mu się oczy. Może to źle zabrzmiało, ale nie robią mu się, nie przestają być skośne, tak? Więc widzimy, że te procesy, które zaszły, no foka nie cofnie się do niedźwiedzia w przeciągu 20-40 pokoleń, tak? To nie jest możliwe. Więc to są procesy, które trwają dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a może nawet miliony lat. Więc tu są takie no, jasne przesłanki do tego, żeby mówić o tym, że no, Ziemia jest dość stara, jak z punktu widzenia istnienia człowieka i teraz no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no to jak to wszystko się odbywało? Był taki człowiek, nazywał się Darwin, on kiedyś zadał sobie to pytanie i prześledził ten proces na przykładzie tak zwanych ziemb Darwina, nie? Nie wiem, czy słyszałeś. Na Galapagos. Czy nie? Być może. Nie chcę, nie pamiętam. Bo ja tam pytam, że na archipelagu Galapagos. Zasłonię się takim, nie pamiętam. Ale właśnie nie wiem, czy ziemby, ale tak w ogóle... Ziemby. Tak, że były białe i ciemne i polowały tak, na siebie. To na Galapagos. One się różniły kształtem dzioba, w związku z czym pozyskiwały pokarm. Tak jak w przyrodzie no, nie ma próżni, więc jak pierwszy, że tak powiem, protoplasta przyleciał na tą wyspę tej ziemby, tak, zaczął się tam rozmnażać, wykorzystywał jakąś niszę pokarmową. Ale spadawała większe możliwości, więc powstały gatunki, które wykorzystywały tą niszę. No jak one powstały? No i Darwin to zaczął śledzić, no i okazało się, znaczy teraz już wiemy, że mamy coś takiego w ewolucji jak mutacje, tak? Już teraz badamy ewolucję pod kątem genetycznym bardziej. I wiemy, że ta mutacja co jakiś czas powstaje w genach różnych zwierząt. Również u człowieka mamy mutacje, na przykład najczęściej są to jednostki chorobowe lub nawet letalne, czyli śmiertelne. I tak jest najczęściej z mutacjami. My mamy zespół Downa, prawda, najbardziej rozpoznawalna choroba genetyczna, gdzie ta mutacja zachodzi i człowiek jest upośledzony w związku z tym, tak go określamy. Tak samo u zwierząt. Często ta mutacja jest upośledzeniem i powoduje... U zwierząt bardzo rzadko jesteśmy w stanie je obserwować, ponieważ takie słabe, w cudzysłowie, zwierzę jest natychmiast zjadane przez drapieżniki. Więc nie ma szans albinos, tak? To bardzo rzadko albinosy, to w zoo mamy albinosy. Tak, w środowisku naturalnym spotkanie albinosa jest niczym, nie wiem jak to nazwać, gralem jakimś. Spotkanie białego kruka. Jak spotkanie białego kruka, tak? Najprawdopodobniej pierwszy lepszy jastrząb go tam wypatrzy i zje. W każdym razie tak jest w przyrodzie. Natomiast co jakiś ileś tam set zmian, tak? Następuje tak zwana supermutacja, która daje cechę, która umożliwia wykorzystanie nowej niszy. Na przykład pokarmowej. W związku z tym, że nie miał konkurencji... Albo przewagę w stadzie daje. Tak, bo często konkurencję rozważamy... Wszystkie dzieci już mają tą mutację. To dopiero w kolejnym, jak on wyda potomstwo, to wtedy... No mówię, wszystkie jego dzieci, nie? Jak daje mu przewagę w stadzie, to wszystkie dzieci już potem mają. Tak, no i może tutaj pójść teraz dwutorowo. Jedna opcja to jest taka, że mamy nowy gatunek, który powstanie, czyli oderwie się ten, albo ten gatunek przekształci się. To zależy, na ile nisze pozwalają, ileś tam czynników na to zadziała. No i ta supermutacja daje tą możliwość, że ten osobnik po prostu wykorzystuje albo nową niszę, albo lepiej eksploruje to środowisko, tak, w którym jest i przekazuje w związku z czym więcej swoich genów, czyli de facto, ponieważ jest silniejszy, częściej wybierany przez samiczki, zależy akurat w przypadku ziemb, tak to działa, że samiec tam zajmuje jakieś terytorium, śpiewa, ptaki śpiewają nie po to, żeby nam miło było, tak, tylko dlatego, że oznajmiają innym konkurentom tego samego gatunku, to moje. Więc śpiewa. No i samiczka ocenia to potencjalne terytorium, ona przylatuje, stwierdza, że jest okej, wtedy ona z nim tam zakłada to gniazdko. Nie wiem, jak u ciebie jest ze śpiewaniem, ale ja szczęśliwie my nie musimy Pana Boga, że nie pośpiewię. Tak. Nasze szanse doboru naturalnego były rozstrzygane. Tak, u nas troszkę inaczej to działa, zupełnie inne mechanizmy u nas są. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że ludzie rodzą się nawet za wcześnie, że 9 miesięcy ciąży to za krótko, że mogłoby być nawet i rok, i 2 miesiące, żeby w pełni ukształtował się płód. Akurat uważam, że nie, bo jeśli tak by było, to by dobór naturalny już na was dawno wyciął.
ponieważ opiekujemy się potomstwem, to znaczy, że możemy rodzić wcześniej, nie? I są takie przypadki, kangury w ogóle rodzą się takie malutkie, chodzą do matki, do worka i tam dopiero się żywią i rosną do takiego kangura wielkości, jakiej widzimy, że czasami głowa wystaje. Patrz, no niby tak, ale nigdy tak tego właśnie nie dołączyłem, zawsze, wiesz, w kontekście człowieka myślałem tylko o człowieku, że potomstwo rodzi się tak bardzo niezdolne do... przeżycia, ale rzeczywiście. Słuchaj, to są strategie, to są tak zwane strategie u ptaków na przykład, jak już przy tych ziębach jesteśmy, mamy dwie strategie, są zagniazdowniki i gniazdowniki, nie? Te zagniazdowniki rodzą się zdolne do samodzielnego pobierania pokarmu od razu, na przykład kaczuchy, nie? Mama je tam od razu z gniazda do wody i pływać. Natomiast gniazdowniki, rodzice tam widzimy te małe, biedne kopciuszki, często pod domem latają z tymi gąsienicami w dziobie i karmią te wiecznie rozrzeszczane młode, nie? I dopiero po jakimś tam okresie kilku tygodni są zdolne do lotu i opuszczenia gniazda. Więc są strategie różne, które gdzieś tam pasują. No dobrze, no to teraz przejdźmy, panie ewolucjonisto, w tą najczęstszą ilustrację. No nie da się rozebrać zegarka, tutaj wszystkie części, i podrzucać go 100 milionów razy, żeby się wszystko ułożyło i zadziałało. Taka jest bardzo często ilustracja przywoływana przez przeciwników teorii ewolucji, nie? Że to jest takie, wiesz, podrzucanie losowo tych części z rozsypanego zegarka, aż wszystko w kopercie ułoży się wchodzący mechanizm. Czy jest jakiś błąd logiczny tej ilustracji, czy ona jest takie szachmat? Wiesz co, pierwszy raz ją słyszę. Daj mi sekundę. Znaczy, wiesz, jakby z punktu widzenia biologa, jak pójdziemy do lasu, mógłbym ci udowodnić, że żadne źdźbło trawy, żadne drzewo, czyli już organizm, który nie jest zdolny do przemieszczania się, ani do podejmowania jakichkolwiek decyzji o swoim bycie, czyli nie ma to wpływu, czy on będzie dobrze żerował, czy nie, czy będzie miał takie cechy, czy inne, po prostu rośnie, egzystuje. Roślina, prawda? Żadne źdźbło trawy, ani żadne drzewo w lesie nie wyrośnie, ja mówię w dzikim lesie, nie w tym bez polityki, dobra, nieważne, tylko w takim dzikim, pierwotnym lesie nie ma szansy, żeby rosło bez powodu, bez przyczyny. Nie ma takiej możliwości, ponieważ, no wyobraź sobie taki przypadek. Mamy drzewo w centrum dżungli, ono się przewraca. Co się dzieje? Pojawia się światełko w tunelu dla... nasion, które tam przez dziesiątki dekady, tak, spadały na ziemię różnych drzew. Bo wcześniej drzewa tworzą parasol, który odcina słońce i jedno drzewo padło, mamy okno velux, dachowe okno w dżungli. Dokładnie. Więc teraz tak, które z tych ziarenek, które przez dekady tam wpadało, wygra tą konkurencję? No właśnie to jest, wiesz, po pierwsze to ja tak tylko powtórzę, bo nie dla wszystkich nas to jest oczywiste, dla mnie to nie jest, że tam już są dziesiątki lat czekające tylko na upadek drzewa nasiona, bo mi się wydawało, że te drzewa co rosną to są takie świeżo co spadły jabłka z jabłoni i wydają owoc. Więc mamy tam dziesiątki tych nasion, które wygra konkurencję, no to które będzie rosło najszybciej. Trochę prawda, natomiast jeszcze mamy inne czynniki zewnętrzne, które na to działają. Na przykład przychodzą jakieś, powiedzmy, jeleniowate i zaczynają obgryzać liście. Więc to centralnie osadzone już na starcie ma lepszy start, dlatego że może nie zakłócenie wzrostu. Tak. Więc już mamy... Ten, który jest na środku plamy, ma największe szanse, bo ponieważ kiełki startują mniej więcej w jednym czasie. Czyli wszystkie jakby startują, mają równe szanse. Oczywiście gdzieś może być delikatnie lepiej usadowione ziarenko w lepszym, nie wiem, nagromadzeniu substancji azotowych, które przyspieszą, bo jakby w wodzie... Czyli nawet te, co za szybko wyrosną, też mogą być zjedzone, aż tamte... Tak, na przykład. Odetnie. Czyli tutaj nie ma takiego bezpośredniego, natomiast nic się nie wydarzy bez przyczyny, prawda? Czyli ten ekosystem da szansę temu, które najlepiej upadło, tak na dobrą sprawę. Bo ponieważ nie mogło się przemieścić, może być tak, że to jest ta roślinka, która się przemieszcza dzięki ssakom na przykład i to ona tam zjada jakiś owoc, tam powiedzmy jakieś zwierzę czy ptak, przelatuje przez układ pokarmowy i razem z kubką nawozu ląduje gdzieś tam. To już jest taki też lekki układ, który foruje pewne... No tak, że jest bo w pakiecie. Ma już trochę azotu, nie? To, tak jak... to jest też ciekawe, że... Czy to jest dobra ilustracja, że to ziarenko w kupie jest tak samo jak w jajku ptaszek w białku i żółtku?
bardzo bezpośrednie porównanie. Ale coś jest na rzeczy, bo tam też są składniki odżywcze, nie? Tak, tylko że to troszkę inne procesy do tego doprowadziły, aha, nie? Ja bym tego tak bezpośrednio nie przekładał. Nie pytam o genezę, tylko w ogóle, że samo, że jak pączek w maśle. Mniej więcej, tak, troszkę tak jest. Tak. Także no jakby w tym ekosystemie nawet leśnym nie mamy żadnych takich elementów, które się dzieją bez przyczyny. Mechanizm doboru naturalnego i to, gdzie co wyrośnie, jest bardzo ściśle podyktowane prawami, które tutaj na tej ziemi z tym doborem naturalnym są związane. Wygrywa najlepszy. Układ jest praktycznie zero-jedynkowy. Albo wygrywasz, albo przegrywasz, czyli albo istniejesz, albo ciebie nie ma. I to niezależnie ile razy, jakbyśmy się odnieśli do tego zegarka, będziemy to podrzucać, zawsze wyjdzie, może to być ten kiełek obok oczywiście, tak? Bo na przykład nie przyjdą jelenie, tylko przyjdą sarny, które są niższe i zjedzą niżej, tak? Ale to nie jest coś, co się zadziało, powiedzmy, przez przypadek, nie? No właśnie, bo ty kiedyś już mi opadałeś tą ilustrację drzewa, właśnie z taką mocną puentą i z tym mocnym przekonaniem, że w takim lesie jedno źdźbło trawy nie jest przypadkowe, nie? Że w ekosystemie nie ma przypadków i to pokazuje, jak nietrafna jest ilustracja zegarka, bo tam jest założenie, że części są gotowe i przypadkowo je się wrzuca, żeby się ułożyły. A to w ogóle nie jest ta koncepcja, to raczej jest taka koncepcja, że mamy ciągle dwa dopiero na początku, nie ma gotowych części mechanizmu dziesiątek tysięcy, bo nie jesteśmy skonstruowani z gotowych części, które się spotkały, tylko najpierw były, wszędzie są dwa kółka, które ze sobą pracują i te, które pracują najefektywniej, mają szansę, że pojawi się tam trzecie kółko z mutacji, tak, z czegokolwiek, więc ten mechanizm zegarka, on narasta, a nie z gotowych elementów, że się nagle zrobił, nie? Tylko najpierw od jednej prymitywnej przekładni narasta, aż buduje się tak skomplikowany mechanizm jak zegarek, nie? Zgadza się. No dobrze, no to teraz takie kluczowe, no bo dlaczego o tym rozmawiamy, o ewolucjonizmie? Nie po to, żeby obrazić albo, nie wiem, skrytykować albo podważyć założenia kreacjonizmu, absolutnie nie po to, to nie takie jest przesłanie, tylko żeby powiedzieć, dlatego ciebie poprosiłem o tę rozmowę, że można być ewolucjonistą i można być człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i mieć to przekonanie, że zegarek jest cudownym dziełem stwórcy, że żadne źdźbło w lesie, już nawet nie chodzi o nasz organizm, nasze skomplikowane, nie wiem, soczewki, role brwi i tak dalej, ale że żadne źdźbło w lesie nie jest przypadkowe. Tak. Nie? Więc to teraz wytłumacz nam, jak ty to robisz, że łączysz tak mocne przekonanie z tym, że Pan Bóg jest. Bo rozumiesz, dlaczego ludzie są kreacjonistami? Dlatego, że myślą, że wiara w ewolucję obraża Pana Boga. Mhm. A u ciebie wiara w ewolucję raczej wzmaga podziw i szacunek dla Pana Boga. Dokładnie tak. Więc rozumiesz, dlaczego ja dlaczego właśnie chcę porozmawiać, jeszcze chcę to rozwinąć? Bo na przykład w mojej formacji intelektualnej, nawet nie na poziomie szkoły studiowania teologii, bo o naukach przyrodniczych nie mam pojęcia, ale na etapie religii w szkole średniej, nie? Raczej ja się spotkałem z odpowiedzią, ale gdzie jest problem? Nie? Że właśnie, że przyjmowanie naukowej wersji pewnych narracji czy pewnych teorii naukowych w ogóle nie uderza w zaufanie, zbawcze zaufanie do Pana Boga, miłość do Pana Boga. Miałem spotkanie z kobietą, która jest profesorem astronomii, ona zagląda na kraj wszechświata i wie, ile set lat idzie to światło tam do tego kawałka, do którego ona zagląda, ale w ogóle to nie podważa jej wiary i zaufania, więc ja bym chciał, żebyś ty na przykładzie twojej dziedziny, twojej branży opowiedział, jak można, dlaczego wiara w to, że to żadne źdźbło nie jest przypadkowe, że mechanizmy doboru naturalnego rządzą rozwojem gatunków i życia na Ziemi, dlaczego to w ogóle nie jest w konflikcie z głębokim zaufaniem, miłością do Pana Boga i wiarą w chrześcijański teizm? Co, oglądałem ten podcast z panią astrolog. Bardzo astronom. Fajny. Astronom, przepraszam. Tak, bardzo fajny. I on bardzo
mógłby być podstawą mojej wypowiedzi nawet, bo gdzieś łatwo nam się przyjmuje, że coś wędruje z prędkością światła. No nikt tego nie widzi, prawda? Światło leci, ale przyjmujemy, że tak jest. Jest grawitacja, prawda? Wiemy, że ciała o jakiejś tam masie będą spadać na Ziemię. I wiemy, że tak jest. I jeśli rozmawiamy o tym, że Bóg stworzył całą Ziemię i wszystko, co na niej, bo tak przynajmniej jest napisane w Biblii, jeśli ktoś wierzy w to, co jest napisane, no to przyjmuje, że tak jest, jak Biblia uczy. No więc przyjmujemy to, że stworzył Bóg grawitację, że te wszystkie inne procesy fizyczne, o których się uczymy w szkole, to są jego dziełem. Natomiast ewolucja, na którą są dowody, już tak nie. No i to jest właśnie efekt taki, który rzeczywiście może nie jest do końca obrazowany, bo na początku, właściwie kiedy powstała teoria ewolucji, została przeciwstawiona, podobnie jak z okrągłością Ziemi, nie? Jakby Kościół gdzieś tam oponował przeciwko temu, no jak, przecież tutaj nie, bo jest przecież tak, jest płaska, nie? I tak samo było z ewolucjonizmem. Nie płaska i w środku. Tak, i w środku. A wszystko wokół niej się kręci. Tak, tak. I tak samo z ewolucjonizmem troszkę Kościół oponował przeciwko i powstała taka opozycja, nie? Jakby dopóki nauka się nie rozwinęła, to wszystko było jakby grawitacja, znaczy jakby teorie o tym okrągłości Ziemi, o tym, że Ziemia jest okrągła i że krąży wokół Słońca, przyjęliśmy, no bo już jesteśmy w stanie to w 100% udokumentować. Jesteśmy oswojeni z tym. Tak, oswoiliśmy się z tym. Ewolucja jeszcze wciąż jest na etapie, kiedy się uczymy pewnych rzeczy. Tak jak pani... No tak, liczę, że różnica w czasie to będzie jakieś 300-400 lat między jedną a drugą teorią, więc może jeszcze potrzebujemy 200 lat, żeby się oswoić. Być może. Że Pana Boga nie obraża ewolucja. Tak, no jakby właśnie, dlaczego to nie obraża? Ponieważ ewolucja jest dużo trudniejszym procesem niż kreacja. Nie? Musimy sobie wyobrazić, ile energii kosztuje, znaczy jakby dla osoby, której musimy sobie wyobrazić przede wszystkim wszechmogącego Boga, nie? Który może zrobić jedno i drugie. I jakby kreacjonizm angażuje nas przez, według Biblii, 7 dni, prawda? Kiedy tam, oczywiście ten dzień mógł trwać nieskończoność, załóżmy, że to było te 7 dni, nie? A po drugiej stronie mamy proces tworzenia, tak? Który tworzy cały cykl różnych stworzeń, tak? Jakby mamy nawet potężne generacje zwierząt, populacje różnych gatunków, które wymierają w czasie istnienia Ziemi, tak? Pojawiają się nowe. Uznaje się chyba bodajże, że 99% gatunków chyba, które istniały na Ziemi, jest wymarłych. Poważnie? Że żyje tylko kilka procent, że tak dużo ich było w dziejach Ziemi, że to, co żyje dzisiaj, obecnie, to jest jakiś procent. No ale w takich muzeach historii naturalnej to malutko nawet ich odkryliśmy wtedy. Wiesz co, no chyba, w ogóle się przyjmuje, że żyje cztery chyba razy więcej gatunków na Ziemi, niż chyba odkryliśmy do tej pory. Chyba codziennie odkrywane są, po kilka gatunków dziennie się odkrywa, jeszcze wciąż. Więc i to tak ten, co odkryje, może je nazwać? Tak. Zgodnie z przykazaniem nawet. Że, wow, no rzeczywiście. Bo Bóg nam powiedział, zobaczę jak, nazwiesz zwierzęta. Ja myślałem, że Adam odwalił całą robotę, ty. Ale ty, jak ja bym wiedział, że Adam został biologiem i odkrywał nowe gatunki, tylko po to, żeby je nazywać. Wiesz co, też tak chciałem w dzieciństwie, ale widzisz, rozwinęło się w inną stronę. Albo po prostu na drodze rozwoju odkryłeś, że to jednak jest głupi pomysł. Może. Nie jest głupi, jest fajny. Dzięki. Ja gdzieś tam przeniosłem. Jesteś miły bardzo. Nie, jest on jest pociągający. Nie? Człowiek ma ten pierwiastek odkrywcy w sobie. Nie? Gdzieś tam próbuje zawsze znaleźć nowe nisze. Ale fajnie już takim naukowcem, co po prostu, wiesz, trzaska coraz to nowe gatunki mrówek i je nazywa. Tak, tak. No jakby, ale to się też wiąże z jakimś poważnym poświęceniem. Ty będziesz mruwa Big Bituwa. Wiąże się to z pewnym poważnym poświęceniem w życiu, żeby odkrywać gatunki, bo to nie jest prosta robota, nie? No jak? Bo ty powiedziałeś, że dopiero jedną czwartą odkryliśmy, tak? No, się szacuje. Takie są szacunki, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy, bo to wszystko jest gdzieś tam w teorii, nie? Tego, czego nie wiemy, możemy mówić tylko o tym, że być może istnieje więcej. Natomiast jest tych gatunków sporo odkrywanych.
dowiadujemy się co jakiś czas o nowych gadach odkrytych, dużych nawet stworzeniach, krokodylach, które żyły w jaskiniach, zajmowały taką niszę, że nikt nie wpadłby na to, że to może być odrębny gatunek w ogóle. Wow. Gatunki wciąż powstają, żeby było śmiesznie. Mamy no takie nawet w Polsce. Tak? No tak, to dawaj. Mamy taki gatunek... No nie możemy przejść do tej teologii, bo ciągle teologii stworzenia, bo ciągle ciekawostki z biologii są takie ciekawe. No dawaj, jakie w Polsce mamy nowe gatunki, o których pani w szkole nam nie powiedziała, bo ich nie było 20 lat temu. Jest taki gatunek z łacińska nazywany Salmotruta. On ma trzy formy obecnie, czyli to jest najprościej mówiąc pstrąg potokowy. Mhm. Ale on ma trzy formy. Jedna forma jakby jest migrująca, migruje do Bałtyku, tam rośnie, wraca na rozród do rzeki, w te same miejsca, gdzie się rozmnaża pstrąg potokowy, ale nie mieszają się między sobą, jako nie zajmują, mimo to, że zajmują te same tarliska, to mimo wszystko nie łączą się, jakby nie krzyżują się pomiędzy tymi różnymi formami. Dlatego, że już jest taka różnica wielkości tych ryb, budują różne gniazda w różnych miejscach troszkę, ale wciąż dają, jakbyśmy je skrzyżowali, dają płodne potomstwo. Mhm. Bo definicja gatunku nam mówi, że wtedy mamy nowy gatunek, kiedy krzyżujemy dwa osobniki, a ich potomstwo, bo to się da zrobić, można przykryć konia z osłem. Tak, mamy muły, tak i tak. Możemy to miksować, natomiast w przypadku pstrąga i troci możemy, troć już jest praktycznie uznawany za gatunek łososia, a trocie, która migruje do morza i wraca na tarło do rzeki, a pstrąg jako forma osiadła jest dalej pstrągiem, że tak powiem. I można je ze sobą skrzyżować? Można je skrzyżować i one będą dawać potomstwo płodne. Czyli to świadczy o tym, że są na tyle blisko spokrewnione, że mogą dawać płodne potomstwo, natomiast czy już nie są jeszcze osobnymi gatunkami, ale już są na tyle różne w swojej budowie morfologicznej, że praktycznie nie dochodzi do krzyżowania się naturalnego w rzekach. Albo jest na bardzo niskim poziomie. Ale nie ma tego naturalnego krzyżowania, bo nie są sobą zainteresowane, czy nie poznają siebie, że są dla siebie partnerami? Rozdzielają się troszkę nisze. Zajmowane przez nie. Aha, czyli osobno żyją, się nie spotykają. Tak, pstrągi potokowe, ponieważ są mniejsze, są w stanie wejść na tarliska, które są położone wyżej w rzekach. No troć, która osiągnie 5-8 kg, już tam nie wpłynie z racji tego, że jest za duża, więc musi się trzeć w innych miejscach, w silniejszym prądzie. W farystyce też są takie. Tak, różny jest substrat tarła, nie? Na przykład pstrąg potrzebuje drobnych kamyczków, troć już na dużych kamieniach się trze. Łosoś w ogóle na kamieniach wielkości pięści, czyli gatunek, który już kompletnie oderwał się od jakby tych dwóch pozostałych, tak? Od tej formy osiadła, ta forma osiadła u łososia praktycznie wyginęła. Mamy tam jakieś pozostałości zachowań, na przykład niektóre samce potrafią swoim sprytem się wykazać, oczywiście w cudzysłowie sprytem, bo to nie od nich zależy, tylko od genów, zostają w rzece, nie idą do morza tam żyć i rosnąć dużym, tylko zostają w rzece, udają takiego małego pstrąga, po czym wchodzi taka wielka samica, on się tam podkrada i zapładnia tą ikrę. Są takie, widać, że jeszcze takie strategie rozrodcze u łososia, ale już tej formy osiadłej u niego nie widać, tak jak u troci pstrąga potokowego, nie? Więc mamy takie gatunki w Polsce, które ewidentnie są w trakcie jakiegoś rozdziału ewolucyjnego pod wpływem doboru naturalnego, bo osobniki, które zeszły do morza, trafiły na zasobność pokarmu i tam urosły dużo większe. Tak? Czyli już jakby, nie były w stanie, do rzeki się nie mieściły. Tak, i to jest ten przypadek, kiedy rozdzielają się dwa różne gatunki, a nie, że jeden gatunek zastępuje drugi, nie? Bo jest nisza dla jednego i jest nisza dla drugiego. Gdyby nie było niszy dla obydwóch, no to prawdopodobnie przekształciłby się jeden w drugi. Nie? Jak to wszystko, żeby ocalić jednak to myślenie, no bo ja szanuję, nie? Że można być i kreacjonistą, i ewolucjonistą. Nie szanuję, tak ciężko mi szanować takie bardzo ewidentne teorie, zupełnie takie od czapy, jak to, że Ziemia ma 6000 lat, nie? To już jest za duża negacja tego, co wiemy o świecie, nie? Żeby... Więc takie zamknięcie oczu i krzyczenie, tak nie jest i Pan Bóg robi nam po prostu psikusy, nawet umieszczając, nie wiem, odkrycia archeologiczne starsze niż 6000 lat, no to po prostu granica niepoważności została przekroczona. Natomiast tam, gdzie jest za tym jakiś namysł, rozumiem, natomiast tak czy owak zawsze tym postulatem jest szacunek, nie? Żebyśmy zrozumieli, że możemy różnić się w tych poglądach i niekoniecznie to
jest bluźnierstwem, bo to jednak jest najbardziej przykre, nie? Kiedy mówimy, że to jest bluźnierstwo, czyli jeżeli jesteś ewolucjonistą, to to obraża Pana Boga, to to neguje Pana Boga jako stworzyciela. Właśnie nie, jak ocalić głęboką wiarę i silne zaufanie, ciągle jednak uprawiając taki naukowy obraz świata i widząc, że można mówić całkiem serio o ewolucji. Właśnie jak? Właśnie to jest rzecz, którą na mojej drodze wiary, mhm, która też, prawda, miała jakiś tam przebieg, po prostu powiedziałem: Boże, jak to było? Mhm. Nie? Także to też nie wydarzyło się tak, że okej, tu jest jakaś Biblia, coś tam napisane jest, ale ja wiem, mhm, że jest tak, i zamykam się w swojej teorii, tylko mówię, skoro można przyjść i zapytać, to dlaczego nie skorzystać z tej ścieżki, nie? Mhm. I ja też to zrobiłem. I gdzieś tutaj ten cały proces, który mnie, wierzę, po tej modlitwie też Bóg wstawił, mhm, doprowadził mnie do pewnych przekonań, nie? I ja generalnie polecam, jeśli ktoś ma wątpliwości albo chce mieć poznanie w tym temacie, ja myślę, że Bóg nie jest taki, że tam, nie, ty nie będziesz, nie? Ty się nie kwalifikujesz, nie? Nie ma czegoś takiego. Ryzyko jest tylko takie, że czasami niektórzy zamykają się w swoich poglądach na tyle twardo, to jest tak zwane zamknięte i otwarte serce, to się w chrześcijaństwie nazywa, nie? Jedni są otwarci na pewne rzeczy, a inni nie, ponieważ są tak pewni swojego, że nie. Ja jestem, powiedzmy, no i to, co wzbrania czasami ludzi przed myśleniem ewolucyjnym, ponieważ tutaj jakby nie doszliśmy jeszcze do tego momentu, że teoria ewolucji mówi, że człowiek pochodzi od małpy. No, no i wiesz, nie wszyscy są w stanie to przyjąć na klatę, nie? Więc oczywiście, ponieważ te procesy, bo to my tak bardzo łatwo sobie to spłaszczamy, nie? Że ta małpa sobie tam żyła i nagle chlup i z niej wyszedł człowiek, nie? To tak się nie dzieje oczywiście w żadnej, tak samo ten niedźwiedź nie wskoczył do wody i nie stał się od razu foką, nie? To wszystko się dzieje w jakimś tam bardzo długim procesie i praktycznie niezauważalnym, jakbyśmy to badali w przeciągu tysięcy lat, to był to proces niezauważalny tych zmian, nie? To trzeba go ująć w setki tysięcy lat, nie? Żeby to był proces zauważalny, te zmiany. Więc tak, ja myślę, że jest to gdzieś problem, ale tylko wtedy, kiedy nasze poglądy są bardzo ukształtowane i praktycznie postanowiliśmy nawet sami w sobie ich nie zmienić, tak? Nie otworzyć się na pewne nowe wartości, nową wiedzę. Natomiast ja obracam się bardzo dużo w środowisku, obracałem się swego czasu bardzo dużo w środowisku ludzi, naukowców po prostu, ludzi, którzy też byli wierzący. Pomimo swoich poglądów naukowych, mówili wprost, że wierzą, że Bóg istnieje, że na pewno jest coś więcej. To nie jest tak, a przecież mieli za narzędzia te same, co ja praktycznie, nie? A nie do końca opowiadali się o tym, że są ludźmi zdeklarowanymi chrześcijanami. Po prostu wiedzieli, że coś istnieje, byli o tym przekonani, a nie do końca poszli ścieżką chrześcijańską, tak? No właśnie, bo to jest chyba istota tego, że odrzucając naukowy światopogląd, tak naprawdę wybieramy, znaczy odrzucając naukowy światopogląd, tak naprawdę wybieramy narrację, która może być fałszywa. Nie myśmy ją wymyślili ją ci, którzy koniecznie chcą zanegować istnienie Pana Boga, ale wręcz paradoksalnie wydaje nam się, że chronimy wiarę, a tak naprawdę ulegamy bardzo niechrześcijańskim argumentom i to jest najbardziej przykre, że ulegamy argumentom, które chcieliśmy zwalczyć. Czyli jeżeli ktoś używa do zanegowania istnienia Pana Boga jakichś naukowych teorii, czyli na przykład mówi, ewolucjonizm udowadnia, że Boga nie ma, bo jest niepotrzebny, absolutnie, to my zamiast nadal wierzyć, że świat możemy poznawać naukowo i powiedzieć, Bóg jest potrzebny, albo przynajmniej udowodnić, w jaki sposób te płaszczyzny się nie przenikają, ulegamy magii tej narracji i negujemy osiągnięcia nauki, czyli naszego zrozumienia świata, albo dalej jeszcze czynienia Ziemi poddaną. I tak naprawdę, można powiedzieć, ktoś rozegrał nami jak małym Kaziem. Nie? Że mówi, nauka udowadnia, że Boga nie ma, to zamiast podjąć wysiłek i powiedzieć nie, to jest po prostu fałszywe założenie, mówimy, okej, przyjmujemy prawdziwość założenia,
które jest wrogu chrześcijaństwa i w oparciu o to wyciągamy fałszywe wnioski, czyli mówimy, no to my się na naukę wypinamy, nie? Tak, no Kościół w pewnym momencie, właśnie to jest ten wątek, o którym gdzieś wcześniej powiedziałem, że Kościół stanął w opozycji do tej teorii, nie? Jakby postawił Boga i stworzenie w opozycji do teorii ewolucji. No i ponieważ Kościół tak się zachował, no to to ma znaczenie. I to oddziałuje... Albo uwierzył w tą narrację, tych, którzy ją tak podstawili, nie? Błędnie, albo, nie? Nie, jakby nie znam tego w całej historii, jak to tam przebiegało w przypadku Darwina, może on by mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, ale jakby wracając do naszych czasów, rzeczywiście mamy bardzo często taką narrację i to też nie wynika znikąd, ponieważ pierwszy rozdział Biblii, jak zaczynamy czytać Księgę Rodzaju, tam jest wprost napisane, że Bóg stworzył świat w 7 dni. I wyobrażam sobie, że można tak czytać Biblię, że no przyjmujemy wszystko jak leci. No ale też Jezus nawet nas uczy w Ewangelii, że bardzo często mówi do nas w przypowieściach. No tak. I o ile Jezus nam wytłumaczy tą przepowieść, to zaczynamy uznawać ją za przypowieść. Ale są takie przypowieści w Biblii, których Jezus bezpośrednio nie tłumaczy, a jednak rozumiemy je inaczej, nie? Wiemy, że to jest przypowieść. Wiemy, że to jest metafora, przypowieść. Że to jest alegoria, tak. Rozróżniamy gatunki. Tak, no więc musimy sobie... literackie zabiegi. Tak, teraz musimy sobie uzmysłowić, kiedy była pisana Biblia, że to było tysiące lat temu i Bóg mówił do ludzi niewykształconych, których komunikacja między sobą co najwyżej opierała się... O, dzisiaj mamy Google'a, nie? Telefony komórkowe. Ja żyłem w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych i Google'a, prawda? Tam w tych czasach było zupełnie inaczej z komunikacją. Teraz musimy się cofnąć jeszcze dalej, gdzie środkami masowego przekazu co najwyżej był gość, goniec na koniu. Tudzież jeśli była w cywilizacji konnica, nie? Mogła być wielbłądnica. Także no, musimy sobie zdać sprawę, że to był taki czas, kiedy ludzie wielu procesów nie rozumieli, że istnieje mikrobiologia. Nie mieli wiedzy na temat parazytologii, pasożytów, więc Bóg opowiadał ludziom na to, co mogli przyjąć, prawda? O stworzeniu na tamten czas. Natomiast opowiedział to na tyle uniwersalnie, że nawet ten początek nie wyklucza teorii ewolucji. Wiesz co, dla mnie jako biblisty to jest nawet jeszcze, wiesz, to chciałbym to rozwinąć, dla tych, którzy nas słuchają, że potraktowanie literalnie, czyli nierozróżnienie gatunku, że pierwszy rozdział Biblii to jest hymn o stworzeniu, więc to jest pewna konwencja, która mówi coś o Panu Bogu i potraktowanie tego jako rozkład dnia za dniem jest w sprzeczności już z drugim opisem stworzenia, bo opisy stworzenia są dwa i nie można dwóch obrazów potraktować jednocześnie literalnie. No bo wtedy mamy, ja nie umiem uchylić niezrozumienia czy różnicy, dysonansu między tymi dwoma opisami. No bo w jednym opisie Pan Bóg stwarza świat po kolei, potem stwarza całą florę i faunę, tak. Tutaj uśmiechnę się do ciebie, mówiąc twoim językiem, stwarza... florę i faunę w tej kolejności, musiałem pomyśleć przez chwilę, stwarza więc papuszki, małpki, pieski, kotki i na końcu stwarza człowieka, a w drugim opisie Pan Bóg stwarza mężczyznę, potem widzi, że stworzenie jest niedopełnione, że jest niedoskonałe, że temu stworzeniu jest niedobrze, więc zaczyna stwarzać papuszki, małpki, kotki, pieski, przyprowadza i ponieważ papuszki, małpki, kotki, pieski okazują się niewystarczające, stwarza dopiero człowieka, się okazuje, że ten pierwszy jest w wersji samiec, drugi w wersji samica i dopiero mówi, wow, teraz dopiero dzieło jest gotowe. Nie da się uzgodnić jednocześnie tych wersetów, więc ludzie, którzy traktują literalnie Biblię w taki sposób, no myślę, że niedostrzeżenie gatunków jest jednak zbrodnią na tekście, czyli to literalne potraktowanie nie wynika z szacunku dla Biblii, tylko z braku szacunku, z braku wyniku dla jej zrozumienia. Nie da się uzgodnić tych dwóch opisów stworzenia i powiedzieć, oba traktuje literalnie, bo wtedy zadaję proste pytanie, czy najpierw Pan Bóg stworzył Adama, a potem małpki, kotki, pieski, krówki i na końcu Ewę, czy Pan Bóg stworzył małpki, krówki, pieski, kurki i na końcu Adama i Ewę. Zawsze musimy wybrać jedno i traktując Biblię literalnie, tak naprawdę robimy na niej gwałt, bo jeden z tych rozdziałów musimy wyrzucić. A jednak, dostrzegając, że są gatunki, tak jak ładnie powiedziałeś o przypowieściach Jezusa,
dopiero wtedy możemy odczytać ich znaczenie. Więc hymn o stworzeniu mówi pierwszy, że co koroną całego stworzenia jest człowiek i wszystko, co było przedtem, dzieje się na człowieka, co jest do uzgodnienia z narracją ewolucyjną. Na zasadzie rzeczywiście nie ma nic doskonalszego niż człowiek i wszystko, co w świecie się tworzy, można powiedzieć, zmierza do tego najdoskonalszego kawałka stworzenia, jakim, i teraz sobie pomyślimy, jestem ja i ty. Dokładnie. I wszyscy, którzy tego słuchają, używając iPhone'ów, które wow, albo jakichś innych smartfonów, pokazują, do czego jesteśmy zdolni i co potrafimy zrobić, więc naprawdę to jest korona stworzenia, bo ani foki, ani uszatki... Uchatki. ani foki, ani uchatki telefonów nie produkują. Imponujące. A drugi opis stworzenia mówi, że człowiek tak długo, jak niedopełniony, czyli nagle, bo to też jest błędnie interpretowane, kiedy Ewa jest nazwana pomocą odpowiednią, tak. Ale użyte to słowo na pomoc, to taką dygresję to wrzucę, to jest to słowo, które przez cały Stary Testament jest określone na Boga jako pomoc odpowiednią, a nikt z nas Pana Boga nie traktuje jako swojego służącego, tylko jako właśnie tą większą połowę, chociaż nie ma większych połów, ale który przychodzi z pomocą, ale z tą większą, wiadomo, że w naszej współpracy z Panem Bogiem to zawsze On jest tym kluczowym partnerem i w tym momencie człowiek jest tak bardzo nieskończony, że Ewa jest nazwana tym określeniem, który Pan Bóg przychodzący do człowieka jest określony jako pomocnik albo to większe uzupełnienie dopiero daje, nie? Więc w tym drugim opisie inny jest sens teologiczny. Jak się skupimy na datach i literalnym odczytaniu, nie zrozumiemy tego tekstu, nie? A ja ciągle powtarzam tą tezę, że jak się kogoś kocha, to się chce go zrozumieć. Jak się... I to jest miłość. Miłość zawsze prowadzi do zrozumienia. Mhm. Natomiast jeżeli ja chcę kogoś zmusić, żeby powiedział coś, czego nie mówi, a w kontekście Biblii, kiedy zmuszamy Biblię, żeby mówiła rzeczy, których nie mówi, to nie jest miłość, to jest gwałt. Mhm, dokładnie. Nie? Natomiast Biblię mamy kochać, czyli próbować ją zrozumieć, a nie zmuszać do mówienia rzeczy, których wcale nie mówi. I myślę, że nawet porównanie dwóch opisów stworzenia prowadzi nas do tej konkluzji, że one nie mogą mówić tego, co chcemy, żeby powiedziały, bo nie mogą sobie tak bardzo zaprzeczać dwa opisy, które miałyby być literalne. Więc dokładnie. To pokazuje, że literalne odczytanie to bezdroża. No więc ja jako biolog w tym całym opisie stworzenia widzę przede wszystkim informację od Boga, że ja to stworzyłem. Tak? Czyli cała Ziemia i wszystko, co na niej, jest moim dziełem. To jest ten pierwszy opis, który nam mówi. Generalnie opisuje proces stworzenia dla pewnej grupy ludzi na początku, powiedzmy, tej ścieżki ludzkości, tak? Gdzieś tam do ludzi, którzy na pewnym poziomie, na pewnych falach nadają i Bóg im to przekazuje w jakiś prosty sposób. Natomiast nie kłóci się to z naszym postrzeganiem świata nawet w formie stworzenia na drodze ewolucji, dlatego że ono dalej mówi o tym, że to ja zrobiłem, prawda? Czyli... Dokładnie, to jest fałszywa narracja. Tak. Jedno i drugie prowadzi do tego samemu. Jak że lekcje biologii prowadzą do niewiary. To jest fałszywa informacja. Tak, to jest zupełnie... Dla mnie to się stało tak oczywiste, że jakby zacząłem szukać nawet dalej w Biblii, jak Bóg w związku z tym radził sobie na przykład z różnymi rzeczami, na przykład z chorobami. Wszyscy znamy 10 przykazań, które dał Mojżeszowi Bóg na górze, które zapisał, prawda? Znamy je, chociaż nie wiem, czy wszyscy znają je w całości, bo one tam są porozwijane, ale też był zbiór przepisów, prawda? Który gdzieś tam opisywał, jak należy się zachowywać w związku z chorobami. Tam był temat na topie, fajnie opisany temat kwarantanny. Chodziło oczywiście o inną chorobę, nie chodziło o wirusy wtedy, chodziło o choroby bakteryjne głównie, gdzie kwarantanna była opisana wprost, trzeba było łącznie z budynkiem, tak? Ktoś musiał go opuścić, być na zewnątrz obozu, bo tak się nazywało zgromadzenie wtedy ludzi, tak? Obozem. Więc na zewnątrz obozu musiał przebywać, tak? Jego dom musiał podlegać kwarantannie. To po pierwsze. Po drugie też to była mikrobiologia. Paryzytologia też jest tam opisana. Na przykład... Paryzytologia, czyli nauka o? O pasożytach. I gdzieś mamy takie zapisy... Ola, notujesz. Gdzieś mamy takie zapisy, gdzie Bóg mówi wprost, stąd się w ogóle cała kultura żydowska wywodzi, gdzie oni mają te swoje dania koszerne, niekoszerne i pewnych zwierząt
nie wolno im jeść, a pewne tak. Mhm. I na przykład są tam wymienione, że będziesz jadł zwierzęta, które przeżuwają pokarm i mają rozdwojone kopyto. Mhm. Wow, ja mówię, jak to, nie? I zacząłem sprawdzać, dlaczego akurat te, nie? Mhm. Ale też podpowiedź jest dalej, że nie będziesz jadł świń, ponieważ chociaż mają rozdwojone kopyto, to nie przeżuwają pokarmu. Albo nie będziesz jadł świstaków, bo chociaż przeżuwają pokarm, nie mają rozdwojonego kopyta. I tak dalej. Tam jeszcze jest wielbłąd. Mhm. Na tej liście jest kilka stworzeń. No i mówię, no dobra, zacząłem się tym zwierzętom, starałem się przyjrzeć bliżej. Na przykład świstak okazuje się, że jest głównym roznosicielem dżumy. Mhm. Tu akurat choroba bakteryjna, nie? Ale świnia, jak wiemy, włosień spiralny, tak? Wiemy o tasiemcach, które gdzieś tam występują. No ale wtedy krowa nie przenosi takich chorób innych, czy ma inny pakiet, przed którymi Biblia już nie chroniła, bo to mnie zastanawia. To jest ciekawe, że nawet dzisiaj, jak mój ojciec poluje, więc mogę coś powiedzieć na ten temat, ale rzeczywiście dzika musisz zanieść do badania i sprawdzić, czy jego mięso jest chore, czy nie. Natomiast sarny nie musisz. Tak? Ponieważ nie ma żadnych chorób, które przenoszą się bezpośrednio na człowieka z tych zwierząt, które przeżuwają pokarm, tak? I mają rozdwojone kopyto. Nie wiedziałem tej informacji. Tak. Czyli sarny nie trzeba badać? Nie trzeba badać. Sarny jest napisane w Biblii, że można ją jeść. Może nie dlatego, że jest napisane w Biblii, dzisiaj już to wiemy, na podstawie różnych chorób. Oczywiście. Ale to jest niesłychanie ciekawe. Tak, także... A krowę trzeba badać, czy nie? Też nie trzeba, nie? Jakby oczywiście... Znaczy trudno mi wyobrazić sobie myśliwego, który upoluje krowę, ale... Nie, nie. Mięso... Oczywiście w procesie produkcji mięsa zupełnie dzisiaj inaczej się do tego podchodzi. Jest weterynaria i w ogóle bada się zwierzęta za życia jeszcze. Natomiast tak. Za życia konsumentów, czy za życia zwierząt? Nie, za życia zwierząt. Natomiast jakby w sytuacji, której mamy do czynienia ze zwierzętami dzikimi, a troszkę tak podpowiem, że w przyrodzie działa to tak, że każdy, praktycznie większość potencjalnych, aż w ogóle w środowisku wodnym, ta teoria się rozciąga, że każdy potencjalny narażony na zainfekowanie jakimś pasożytem jest zainfekowany, bo środowisko wodne to umożliwia. No lądowe tak. Już trochę trudniej, ale już duża część jest zainfekowanych, tak? I dlatego te zwierzęta, które właśnie tam przeżuwają pokarm i mają rozdwojone kopyto, są bezpieczne. Ludzie mogą je jeść, nie narażając siebie na choroby. Więc czyli krewetki mają jakieś pasożyty, mogą mieć. Ale kontynuując tą myśl, niektórzy w tych prawach, które Bóg przekazał Mojżeszowi, widzą surowość Boga, zakazy i nakazy, nie? Mhm. Tak jak w teorii ewolucji niektórzy widzą tą, znaczy to zło, tak, że ono urąga Boga. Że radzimy sobie tak, bez Boga. A z tej perspektywy, którą właśnie przytoczyłem, gdzie ona ma za zadanie chronić ludzi i jest ewidentnie podyktowana miłością, taką rodzicielską, bo to nie jest taka miłość, wiadomo, taka w serce do serca, przyłóż, nie? Tylko taka, tak jak ty, no, gdzie bym posłał dziecko do szkoły, nie? Czy byś radził iść za marzeniami, czy nie? Żebyście nie mieli dżumy, nie jedźcie świstaków, tak. Żebyście nie mieli włosie. Tak, to jest taka ojcowska rada, ale nacechowana miłością, prawda? Bo każdy ojciec miłuje swoje dzieci, no nie ma takiego, nie? Więc no mam nadzieję, że większość takich jest. No i generalnie jak patrzymy z tej perspektywy, no to nagle ten zbiór praw jest po to, żeby chronić tych ludzi, którymi Bóg się opiekuje. Tak? I można przyjąć dwie postawy względem tych zapisów. Można powiedzieć, o, to ten Bóg nakazów i zakazów, a można powiedzieć, to ten Bóg, który kochał tak bardzo, że nawet, chociaż ci ludzie nie mieli pojęcia o w ogóle mikrobiologii i parazytologii, dał im zbiór przepisów, jak się przed tym uchronić. No. Niezwykłe, nie? Bardzo. W tamtych czasach. To jest, nie było takiej wiedzy, trzeba dodać, i na pewno nie wymyślił tego człowiek, prawda? Bo wiemy, że nie istniały mikroskopy i binokulary, żeby zajrzeć, że tam występują jakieś bakterie, nie? Oczywiście były, nawet zwierzęta mają takie proste procesy, takie, które działają, że na przykład jak zjedzą coś, co im zaszkodzi, no to omijają dany rodzaj pokarmu. A. Wilka nawet da się oduczyć jeść owce. Jak się poda mu zatrutą owcę i on dostanie rozstroju żołądka, no to... Już będzie, więcej owcy nie zje? No nie wiem, czy więcej nigdy w życiu, ale będzie jakiś czas omijał. Czas pamiętał, aż tyle, ile owca tak, potrzebuje, żeby wyzdrowieć. Że ludzie też, o ileż bardziej rozwinięci, są w stanie skojarzyć pewne fakty chorobowe z występowaniem pewnych cykli wprzed, tak? Natomiast nie na tyle, żeby złożyć taki zbiór praw, który opisuje właśnie, no o dżumie, to dowiedzieliśmy się w średniowieczu, tak na dobrą sprawę, jej konsekwencjach, nie? I epidemiach.
A tutaj już w tak wczesnym okresie ludzkości opisany system przeciwdziałania dżumie, można powiedzieć. Wow. No niesłychanie interesująca jest ta perspektywa. Masz jeszcze więcej takich mikrobiologicznych ciekawostek? Już może bardziej teologicznych. O dobra, dawaj. Które gdzieś tam, no bo zastanawiając się nad tym procesem stworzenia, no pierwszy wniosek był taki, że gdzieś tam no, ta opowieść o tych stworzeniu jest jakąś przypowieścią. No to idąc dalej... Filmem o stworzeniu nawet. To tak egzegeci używają takiego sformułowania, można, że to jest bardzo poetycki tekst, hymn, nie? Który ubiera stworzenie i tak należy to czytać. Tak, tak. To dalej mamy potem inne ciekawostki, na przykład też są, dalej czytając praktycznie ten rozdział po rozdziale od początku Biblii, nie? Mamy o tym, jak właśnie Bóg stworzył tą kobietę, jak ona zrywa to jabłko z jabłoni, nie? I tak dalej, i tak owoc dalej. I często nawet. I widzisz, i tutaj znowuż mamy dwudrożność rozumienia. Można przypisać wszystkie wady i błędy kobiecie, tak? Że to ona zerwała to jabłko przecież i uległa pokusie, tak? A można to i zamknąć się w tej doktrynie, tak? Biblijnej, w sensie tutaj mamy tak, jest napisane, tak było. A można spojrzeć na to inaczej, że Bóg opowiada nam kolejną przypowieść o tym, jak wygląda życie w rodzinie i bardzo często mężczyzna bierze pod uwagę głos kobiety, tak? W swoim procesie decyzyjnym, prawda? Bo to często tak się dzieje, kobieta dużo myśli, są nawet takie memy, nie? Że kobiety mają bardzo dużo myśli w tym samym jednym czasie, a mężczyzna jest taki bardziej prosty, mniej skomplikowany. Z pudełkiem nicości. Tak, albo skupiony na swoich, tak, jakiś tam, no nieważne, już jakby nie brnijmy w to dalej. Ale jest taki jakiś schemat rodziny opisany, gdzie kobieta podpowiada. I to wcale nie jest tak, że kobieta zrywa to jabłko i opowiada, tylko mówi o pewnym procesie, który przebiegł, nie? I możemy się oczywiście zamknąć na to, że to kobieta jest winna, a możemy spojrzeć na to bardziej ogólnie, jak na pewien proces zarządzania rodziną, tak? I że akurat tutaj kobieta podaje to jabłko Adamowi, ale on ulega tej jakby podpowiedzi tej kobiety nawet u nas w rodzinach, jakbyśmy się tak zastanowili, często tak to działa, że kobieta nam coś podpowiada, a my czasami ulegamy lub nie, no, decydujemy jako głowy rodziny, no bo wciąż jesteśmy gdzieś tam w tym układzie, myślę, patriarchalnym jeszcze. No tak, nie? Ale w ogóle, jeżeli historia upadku jest po prostu historią upadku, w którym uczestniczy dwoje ludzi. Tak. I to jest historia o tym, że jedno drugiemu przekazuje, wchodząc w grzech, przekazuje drugiemu grzech, czyli ulega pokusie, innego zachęca. I w tej narracji umieszczonej w ogrodzie jest tylko dwoje ludzi, Adam i Ewa, no to siłą rzeczy jedno musi być pierwsze i drugie. Tak. I tego się nie da inaczej opowiedzieć, więc nawet gdybyśmy mieli kośćmi rzucić, żeby opowiedzieć, że człowiek upada i drugiego w ten upadek wciąga i drugi się nie sprzeciwstawia, bo wszyscy jesteśmy grzeszni i słabi, to już potem też jest jakiś próg wniosków, które możemy stąd wyciągnąć, teologicznych wniosków. Jeżeli mamy tylko dwoje ludzi do wyboru, ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być drugi, nie? Rozumiesz, że to jak długo... Z każdej opowieści zawsze pewne wnioski są uprawnione, czy nawet jeżeli się, nie wiem, każda analogia, każda metafora, każde podobieństwo działa do pewnego momentu. Nie można w nieskończoność eksploatować wniosków, nie? Z takiej historii. Tak, no nawet sam opis Edenu, nie? Że mamy coś takiego jak ogród Eden, gdzie są te wszystkie stworzenia, które żywią się wyłącznie roślinami i ten człowiek, tak? I to też jest taki opis miejsca, w którym po prostu Bóg obcował z człowiekiem. Czy on kiedyś był i istniał, nie wiadomo. Natomiast opowiada nam o pewnej sytuacji, o pewnej, pewnym miejscu, w którym Bóg i człowiek współwystępował, tak? Spotykał się twarzą w twarz i oglądał, że tak powiem, siebie nawzajem. No i tak właściwie w całej tej opowieści o tym drzewie, jabłku i tak dalej, chyba najbardziej chodzi o to, że mimo wszystko człowiek jest w stanie upaść w grzech, prawda? Czyli postąpić niezgodnie z Bożą wolą dla naszego życia, która jest najlepsza, jak sobie to uzmysłowimy, no bo przecież nikt z nas nie chce przeżyć swojego życia źle, nie? Jakbyś tak, jak tutaj usiądę sobie w kanapie i pomyślę, sobie życie. Tak, przez najbliższe pół roku na przykład. Nie, no każdy chce z nas przeżyć to życie jak najlepiej, nie? Nagle jest ta osoba druga, czyli ten ojciec,
nasi rodzice, Bóg, tak, którzy chce tego samego dla nas, nie? Jak sobie to uzmysławiamy, że to te ścieżki dwie się łączą i właściwie obydwie prowadzą do jednego, no to łatwiej jest nam przyjąć Boga jako Ojca, prawda, nie? I jeśli mamy ten obraz tego Edenu, gdzie człowiek współistnieje z Bogiem, tak? Można byłoby zastanawiać się pod kątem biologicznym, czy ten Eden miał sens i tak dalej, ale właśnie ten teologiczny jest tutaj dla mnie bardziej oczywisty, że to jest ewidentnie miejsce, gdzie Bóg mógł mieć kontakt, człowiek mógł mieć kontakt bezpośredni z Bogiem, a mimo wszystko upada i grzeszy, nie? To jest czasami... Że zamysł był dobry, a myśmy wszystko spoprali. To być może to też jest odpowiedź dla nas, nie? Bo ktoś by mógł sobie zadać pytanie, no to okej, to po co my to w ogóle tutaj rozmawiamy, rozważamy, przecież mógłby Bóg stanąć, załóżmy teraz tu przed nami i powiedzieć, okej, jestem, tak? Mógłby przecież, nie? I powiedzieć tam, wiesz, my byśmy się motywowali, tak, że Bóg przecież był tutaj i możemy żyć innym życiem, lepszym i tak dalej, bo przecież on powiedział, że jest, widzieliśmy go we dwoje. Ale mimo wszystko ta opowieść nam mówi, że i tak ja i ty potrzebowalibyśmy Zbawiciela. Tak? No. Czyli i tak byśmy upadli pomimo wszystko, tak? Więc ja myślę, że ta opowieść jest bardziej o tym, niż o tym, jak ten ogród wyglądał, jakie tam zwierzęta były, jak to... Jakich nie było. Jakich nie było, tak? I tak samo ten proces opisujący stworzenie na początku. I ja wiem, że bardzo łatwo się przywiązać do takich... Sam też gdzieś tam miałem taki epizod, że mówię, no nie, skoro tak było, to muszę to prześledzić, nie? W sensie ja jako... Bo naukowiec, jak działa naukowiec, to też jest ciekawe, nie? Dla mnie miarą naukowca jest wtedy, kiedy stawia hipotezę zerową, równie silnie jak tą hipotezę, którą zakłada, że prawdopodobny scenariusz jest właśnie ten. No bo jeśli się przyzwyczajasz do pewnej swojej teorii, to bardzo trudno, albo bardzo trudno ci jest dobrze zbudować hipotezę zerową, albo bardzo łatwo ci jest ją obalić. Tak to działa, nie? Więc trzeba sobie postawić też założenie przeciwne i podejść od tego naukowego, naukowej strony do zbadania tej drugiej przeciwwagi, nie? Czyli zaprzeczenia tej teorii ewolucji, czyli jednak jest kreacjonizm. No i można sobie to próbować ułożyć, złożyć i sam już nawet jako teolog doszedłeś do wniosku, że gdzieś na pewnym etapie pewne rzeczy się wykluczają. Nie? Nie można ich przyjąć równoważnie. To, co mówisz, ja myślę, że to jest chyba... Bo... W ogóle tak powiem, jaki jest sens naszej rozmowy. Sens naszej rozmowy chyba nie jest taki, żeby zdyskredytować pewne poglądy na stworzenie, nie? Żeby zdyskredytować czy ewolucjonizm, czy kreacjonizm, czy jakiś intelligent design, czy cokolwiek. Nie po to rozmawiamy. Raczej chyba celem jest rozmowy pokazać, że ci, którzy... są zgorszeni chrześcijaństwem i odrzucają chrześcijaństwo dlatego, że spotkali się tylko z jego taką wersją bardzo nienaukową, żeby zobaczyli, że można bardzo serio potraktować ciekawość świata i próbę zrozumienia świata i chrześcijaństwo wcale nie jest takie, że zamyka drogę do siebie, zamyka drogę do Pana Boga. Przed tymi, którzy całkiem serio próbują zrozumieć świat. Więc raczej ci, którzy myślą, że pewne magiczne myślenie ich od chrześcijaństwa odciągnęło, żeby zobaczyli, ej, no są ludzie, którzy nie myślą magicznie, a też są chrześcijanami i znajdują w teizmie poczucie sensu. Nie? Mi jest przykro, jak ktoś mówi, że jest ateistą, dlatego że jest racjonalny. Ja myślę sobie, no możemy się spierać, kto z nas jest bardziej racjonalny, ale chrześcijaństwo nie wymaga nieracjonalności. I myślę, że to, co jest niesprawiedliwe w naszych takich, nie wiem, facebookowych rozmowach na poziomie internetu, niestety to się rozlewa, że taki sposób myślenia się staje coraz bardziej częsty i popularny. To jest takie myślenie, że ludzie, którzy badają świat i to, co powiedziałeś o uczciwości naukowca, jest hipoteza ta, którą weryfikuje, hipoteza alternatywna, do obu podchodzę z tym samym przekonaniem, że chcę je zbadać. Ja niestety spotykam osoby, które nie rozumieją, na czym polega uprawianie nauki. Bo uprawianie nauki polega na tym, że ktoś jak najlepiej chce rozumieć świat. Natomiast naprawdę są ludzie, którzy myślą, że uprawianie nauki polega na umacnianiu jakiegoś wielkiego spisku. Rozumiesz? Czyli to, co powiedziałeś, praca naukowa polega na tym, że ja po prostu chcę jak najlepiej zrozumieć. I nie dlatego wybieram pewną teorię, że mam złą wolę, że wnerwia mnie Biblia, że nie chcę Pana Boga, tylko jeżeli jestem naukowcem, to tym narzędziem, które mam, którym jest mój rozum, chcę jak najlepiej zbadać świat.
I tego nie musimy się bać, bo w tym sensie uprawianie nauki jest wypełnieniem przykazania. Bo Pan Bóg zostawił nam przykazanie pod tytułem zrozum ten świat i uczyń go sobie poddanym. Więc to jest, myślę, myślenie, które nigdy nie powinno w Kościele się wydarzyć. Myślenie pod tytułem uprawianie nauki to jest udział w jakimś wielkim spisku, czyli nie wiem, jesteś opłacony, płacą tobie za to, żebyś nie był kreacjonistą i tak dalej, i tak dalej. Nie, to twoja droga duchowa i intelektualna wynika z jednego pragnienia, z bycia uczciwym wobec siebie, z bycia uczciwym wobec Pana Boga, z bycia uczciwym wobec swojego doświadczenia wiary, ale też z bycia uczciwym wobec swojego doświadczenia czytania i rozumienia świata wokół. Ładnie to ująłeś. No i wiesz, i ja tego nie mogę zdzierżyć, że nieraz myślimy, że moje chrześcijaństwo polega na tym, na okłamywaniu samego siebie. Czy to dotyczy wątpliwości, czy to dotyczy problemu cierpienia, czy to dotyczy problemu rozmiaru wszechświata, czy powstania życia na ziemi. Jestem o jednym przekonany, Pan Bóg nie boi się naszej szczerości i autentyczności. Więc jeśli my, kiedy jesteśmy uczciwi, Boże, chcę jak najlepiej zrozumieć świat, chcę jak najlepiej rozumieć siebie, chcę jak najlepiej zrozumieć swoje doświadczenie wiary, to nawet jeżeli w tym doświadczeniu wiary wpisane są wątpliwości, to Pan Bóg nie mówi, o jeny, zadajesz sobie pytania, takich pytań sobie nie powinieneś zadawać, bo to mnie obraża. Nie, Boże, nie rozumiem, skąd tyle cierpienia we wszechświecie. Nie rozumiem, dlaczego dobrym ludziom zdarzają się złe rzeczy, ale za każdym razem, kiedy jestem uczciwy wobec tego niezrozumienia świata, Pana Boga to nie obraża. Kiedy jestem uczciwy w wyciąganiu wniosków, czyli Boże, bez wątpienia jesteś Stwórcą Wszechświata, ale w jaki sposób dokonało się to stworzenie? Czy to jest wielki wybuch, czy to jest intelligent design, czy to jest kreacjonizm? Chcę być uczciwy w tym, co widzą moje oczy, co dotykają moje ręce, co wykopuję gdzieś głęboko w ziemi. Ja chcę być w tym uczciwy, żeby jak najlepiej tę ziemię, na której żyję, zrozumieć. Po co? Ja skończę jednak teologicznie, przykazaniem, żeby uczynić ją sobie poddaną, a nie zakłamuję rzeczywistość, bo wtedy nie czynię jej sobie poddaną, tylko żyję w jakimś świecie, który sam sobie wyobrażam, nie? Więc tak. W tym sensie myślę, nie? Że praca naukowa wynika z pewnej uczciwości i pragnienia zrozumienia świata, a nie ze złej woli, nie, nie z buntu. To na początku mojego chrześcijanizmu, że tak to nazwę, też pierwsza rzecz, która mi się pojawiła w głowie, to ja mówię, Boże, ale ja chcę wiedzieć. Jak? Nie? To nie jest tak, że właśnie chwytam wszystko i tutaj kto co nie powie, to okej, nie? Zgadzam się. Nie, ja muszę wiedzieć, ja muszę, to może ten pierwiastek naukowy, który gdzieś tam we mnie, gdzieś tam zawsze kwitł, rozwijał się, że dążenie do poznania tej wiedzy, do zdobycia tej wiedzy było zawsze bardzo silne, więc chciałem wiedzieć jak. I myślę, że wielu ludzi, którzy odrzuca pewne rzeczy właśnie, mają wiedzę, rozwijają tą wiedzę. No, dzisiaj możemy mówić, że ta wiedza może być zdobywana z różnych źródłach i rzeczywiście jest dużo dezinformacji, bo do dzisiaj mam ludzi, którzy pytają mnie o różne sprawy, zagadnienia, chociażby o ryby, o bezpieczeństwo ich spożycia, bo słyszeli to czy tamto, albo przeczytali coś takiego lub coś takiego. I rzeczywiście przeczytali to w miejscach, które wydawałyby się, że są wiarygodnym źródłem informacji, ale konfrontując to z moją wiedzą, i ja mam wiedzę na poziomie instytutowym, gdzie to było badane i jak to było badane, już okazuje się, że to źródło nie było takim realnym, prawdziwym źródłem wiedzy na ten temat, tak? No to I to dzisiaj się spotyka, że czasami mamy dostęp do tej wiedzy aż za dużo, aż nadto i nie wiemy, w którym źródle dobrze tego wyszukać. To jest pierwszy temat, który gdzieś taki mi przychodzi na myśl, dlaczego niektórzy ludzie gdzieś tam w pewnym momencie ograniczają, na przykład mylą chrześcijaństwo z takim zamknięciem na ewolucjonizm, tak? Bo gdzieś tam ukształtował się obraz w jakimś tam źródle i nie do końca obrazuje wszystkich i wszystkie poglądy. No a z drugiej strony, wyleciało mi teraz z głowy. To wiesz co, to ja tylko tak opowiem historię, że byłem niedawno w takiej wspólnocie, a ty możesz w tym czasie się zastanowić. Chociaż będzie mi miło, jak będziesz słuchał mojej historii. Będę słuchał. Byłem w naprawdę po prostu niesamowita chrześcijańska wspólnota. Ludzie zakochani w Panu Bogu. Bardzo charyzmatyczna, bardzo taka przepełniona Bożym życiem, podporządkowana też Panu Bogu w posłuszeństwie i tak dalej, i tak dalej. To był ich letni obóz. Ja tam
byłem zaproszony jako taki obwoźny rekolekcjonista, jak ja to mówię, czyli miałem jakieś wykłady, jakieś wieczorne kazania. Bardzo dobry czas, ale też miałem takie sesje dla liderów i w czasie przed jedną z tej sesji dla liderów chciałem właśnie używać tej opowieści Giddensa o tym, jak całą historię ludzkości rozpiąć na jedną dobę. I tam właśnie chodzi o to, w którym momencie się pojawiło życie, raczej osiadły tryb życia, kiedy ludzie przestali wędrować, kiedy założyli miasta, kiedy pojawiły się pierwsze cywilizacje, kiedy pojawiła się wreszcie nowoczesność z wynalezieniem energii nieożywionej. No i wtedy wychodzi rzeczywiście w tych obliczeniach, że ta nowoczesność to zajmuje ostatnie 10 sekund ludzkości, nie? Czyli ostatnie 100 lat to jest ostatnie 10 sekund ludzkości, co oznacza, że ta doba trwa bardzo długo, że tak. Pojawienie się człowieka na bardzo długo. Ale też wiedząc, że różnie... reagują te osoby, ta wspólnota, ona nie ma w swojej genezie jakichś takich fundamentalistycznych ruchów chrześcijańskich. I tak spytałem lidera, nie? Czy ja mówię, ale... A on tak na mnie spojrzał, mówi, nie, tu wszyscy są ewolucjonistami, nie? Tu nie ma kreacjonistów. No właśnie. I dla niego to było tak oczywiste, dlatego że oni się nigdy nie otarli o chrześcijaństwo w wersji fundamentalistycznej, że tak na mnie nawet spojrzał zdziwiony, że ja zadaję takie pytanie, przed użyciem tej ilustracji na forum. Dlaczego o tym mówię? Że chcę tylko powiedzieć tym spośród nas, którzy słuchają, można być ewolucjonistą i być człowiekiem głęboko wierzącym. Między tym nie ma konfliktu, że to jest fałszywy dylemat. Nie, nie ma takiego dylematu, ewolucjonista obraża Pana Boga, to teraz już potem wszystko... Nie, to nie jest kwestia naszego zaufania do Pana Boga. Czasami może właśnie widząc złożoność i wspaniałość tego stworzenia, może jeszcze... hymn uwielbienia i psalm pochwalny dla stworzenia jest jeszcze z większą siłą i oddechem w piersiach wyśpiewywany, bo widzimy, jak złożone jest to stworzenie i tym bardziej zdumiewa nas Boża Wszechmoc i Boży zamysł, nie? Niż proste wstrzyknięcie palcami. Dokładnie, no właśnie. Ale się nakręciłem. No, to dobrze. Dobrze, że wciąga ten temat. No właśnie, to jest z drugiej strony chciałem powiedzieć to, co gdzieś tam umknęło mi. Nasza wiedza, tak jak zacząłem mówić o tym, że ona gdzieś tam jest łapana przez internet, tak, lub z różnych źródeł, często jest bardzo niepełna, nie? Jakby naukowcy sięgają głębiej, idą jeszcze dalej i bardzo często uzmysławiają nam pewne procesy, jeśli chcemy znaleźć to źródło, nie? Na przykład mamy pandemię. Jestem ciekaw, ilu słuchaczy wie na przykład... Ty chyba chcesz, żeby dużo osób odpłynęło mi z tego kanału teraz, rozpoczynając ten temat? Nie. Akurat powiem bardzo z drugiej strony o immunologicznej odpowiedzi naszego organizmu. Na przykład nasz układ immunologiczny jest w stanie się dopasować do każdego wirusa, łącznie z wirusem HIV. Już nie wspomnę o żadnych, jakby o całej gamie wirusów, które występują, a występuje ich kilka tysięcy. W ciągu 48 godzin zwalczymy każdego wirusa. Czyli załóżmy, że atakuje nas wirus grypy w jakiejś tam kombinacji genetycznej. Nasz układ immunologiczny zwalcza tego wirusa po 48 godzinach. Problem z wirusem HIV jest taki, że on mutuje dwa razy na dobę. Tak? Czyli jest szybszy od naszego układu immunologicznego. Tak? I to jakby... No już mnie, wiesz, najpierw się zdenerwowałem, dlaczego są jednak śmiertelne wirusy, jak tak sobie łatwo to powiedziałeś, a teraz już kumam. Tak, i właśnie, i to jest... Czyli HCV też tak działa. Jakby... To też jednak, zanim wynaleziono lekarstwo, tragiczne w skutkach wirus. Tak, no jakby wiemy o tym, że są pewne wirusy, które mutują szybciej niż nasz układ immunologiczny. Wiemy o tym, że układ immunologiczny jest genialny. Co więcej, to jest już walka na poziomie organizmu. Ale myślę, że też mało kto wie, żeby w ogóle jakakolwiek jednostka chorobowa wdarła się do naszego organizmu, to musi być super jednostką chorobową. Czyli na milion bakterii to będzie jedna, której się uda przedrzeć zaporę w ogóle naszą, że tak powiem, że mamy tyle mechanizmów, które zapobiegają infekcji w organizmie. Ja tak, no, dla mnie ten odcinek to jest jeszcze większy hymn pochwalny na rzecz stworzenia. No więc dlatego mówię, jak sobie zaczniemy sięgać głębiej i głębiej, tak, do pewnych procesów, nawet związanych z życiem każdego człowieka, które dla mnie są wiedzą podstawową, prawda? To jest, jak dla biologa, to jest wiedza na poziomie podstawowym, bo jakby tutaj stanął wirusolog,
tak? Mhm. Albo ktoś, albo jakiś lekarz, który to zna, jeszcze bardziej by tak, on by to rozwinął, po co się stosuje antybiotyki, dlaczego w pewnym momencie się wprowadza pomimo infekcji wirusowej. No bo infekcja wirusowa, znaczy to też wiem akurat, że gdzieś ta infekcja wirusowa na tyle angażuje układ immunologiczny, że dajemy światełko w tunelu, że tak powiem, dla bakterii, które gdzieś tam w naszym organizmie do tej pory nie miały szansy nas zainfekować. I lekarz ocenia, aha, pojawia się tak zwany żółty gil, czyli bakteria, bo mamy stan zapalny, który wywołany jest ewidentnie tutaj. A my zawsze mówimy, że głupi przepraszam. A my zawsze mówimy, że lekarz się nie zna, że na wirusy antybiotyki daje. No więc właśnie, więc to są takie rzeczy, które, no grypa na grypę, dopóki nie wymyślono antybiotyków, zauważ. Wszyscy wiemy, że antybiotyki, albo większość wie, że antybiotyki nie działają na wirusy, tak? To są, no właśnie. To są substancje czynne, które ale ty mi układasz świat. Wywołują, jakby powodują, że środowisko dla życia tych bakterii jest nieznośne, tak? Mhm. Czyli to robi antybiotyk, dlatego one zaczynają wycofywać się, wymierać, nie są w stanie... I nie działają na wirusy. A tak, no nie działają na wirusy, bo wirus to nawet nie jest istota żywa. Tak. Dzisiaj już chyba większość ludzi to wie, że wirus to jest taka kiedy mamy pandemię, super to rzecz, wiemy. O której naukowcy też wiedzą tyle, że jest. Tak na dobrą sprawę, jakbyśmy się dalej drapali w głowę, jak one powstały. Tak? No ale jak wróćmy do grypy. Bo... Ale tak, wróćmy do grypy. Zgubimy, tak, bo... się boję, a jestem ciekaw puenty. No więc właśnie, wielu ludzi umierało, wiemy, na grypę, tak? Czyli wirus... Przed wynalezieniem antybiotyków. Tak, a wiemy, że przecież już z mojej wcześniejszej wypowiedzi, że wirus grypy nie mutuje tak szybko jak AIDS, wolniej. Jesteśmy w stanie go zwalczyć, ale na tyle angażuje nasz układ immunologiczny, że infekcje bakteryjne nas zabijały. A, czyli nie umieraliśmy na grypę, tylko na infekcję bakteryjną, bo grypę nasz układ immunologiczny zwalczał, ale już na tyle był osłabiony, że nie był w stanie zwalczyć, bardzo uproszczając, jakiś tam, nie wiem, kataru na przykład, nie? Rozumiem. Który gdzieś tam, no kataru, oczywiście to nie katar, tylko bakterie z danej grupy, które wywoływały określoną chorobę, która normalnie kończy się na katarze, a tutaj weszła aż nam na płuca i umieraliśmy na przykład na zapalenie płuc. Czyli mimo, że antybiotyki nie zwalczają wirusa grypy, to zmniejszają śmiertelność, która jest skutkiem grypy. Śmiertelność wśród bakterii, które mogą wywołać inną jednostkę chorobową w naszym organizmie niż które grypa. Nie miałyby szans, gdyby nie grypa. Tak. No więc tak to działa, nie? Jak zaczniemy sobie, a to są takie, wiesz, najprostsze procesy. Na przykład wielu ludzi interesuje się dietą, prawda? Czyli jak jeść, żeby spalić jak najwięcej kalorii, a już niewielu ludzi potrafi nam opowiedzieć, jak te kalorie się spalają. Oczywiście zaraz wszyscy powiedzą, tak, ćwicząc mięśnie spalamy, no ale ile? Teraz są takie programy, ktoś tam biega, biega. Tak, no teraz pączka apki. Spaliłeś, nie? Jak to pączka, tyle wysiłku, nie? No to kiedy my te 2700 spalamy? Jak tyle biegając spalamy tylko pączka? No nie wiem, oddychając, serce bije, okrzemamy rogami. Dobra, to może tak. Procesy biochemiczne, tak, które zachodzą w naszym organizmie, na przykład proces trawienia, który jak rozpoczynasz po zjedzonym posiłku, czujesz senność albo ochotę na słodkie. To różnie może się objawiać. To znaczy, że glukoza, która jest krąży w twoim układzie krwionośnym, tak, jest jeszcze niespożytkowana, nagle zostaje zaciągnięta do gruczołów, które produkują enzymy trawienne, tak? Żeby je wytworzyć. One są niezwykle energochłonne procesy tworzenia tych enzymów, które trawią twój posiłek. Dlatego odpada ci cukier we krwi po posiłku, i dlatego musisz zjeść coś słodkiego albo chwilę zwolnić, żeby twój organizm załapał tą energię z posiłku i wtedy ruszasz, nie? Tak, czyli zamiast biegać, lepiej produkować enzymy. No, albo leżeć na plaży, słuchaj. Termoregulacja. Termoregulacja jest procesem mega energochłonnym. No zauważ, jak działa. To jest naprawdę odcinek Obalamy mity. Czyli w saunie też chudnę. Dokładnie. A ja zawsze, to znaczy, w drugą ja wiem, że w saunach są wagi i zawsze wszyscy się cieszą, że chudną, ale drugi potem jest taki
to jest podwójne zaprzeczenie. I potem wszyscy zaprzeczają, że nie chudną, tylko się wypacają, że ta spadek wagi wynika tylko z ubytku płynów i potem jak wypijamy litr wody, to wszystko nabywamy. A teraz ten mit łamiemy, że termoregulacja jednak sprawia, że naprawdę chudniemy. No zobacz, dwa takie... Tak, podwójnie zaprzeczyliśmy. Ale dobrze mówię? Czyli jednak termoregulacja, chudniemy, tak, naprawdę. Znaczy spalamy kalorie, tak. Kosztuje nas to duży wysiłek, nasz organizm. Czyli ten, te zgubione kilogramy w saunie to nie tylko woda. Ja bym tego nie przekładał na kilogramy w saunie, bym to raczej podzielił na procesy, które spalają nasze kalorie dziennie, tak? Czyli na przykład musimy sobie wyobrazić proces. Jak ci się robi zimno, to zanim wychodzisz na taki dwór, na krótkim rękawku, jest zimno, jesteś niestosownie ubrany, ale w pierwszym momencie nie jest ci zimno. Jest okej. Po 5 minutach, zależy jak bardzo zimno jest na dworze lub po pół godziny, oceniasz, że jest ci jednak zimno, że się niewłaściwie ubrałeś. Tak? W kolejnym etapem, to już jest znak dla twojego organizmu, że zaczyna ci się kończyć glukoza we krwi, która służyła do wyrównywania temperatury ciała ze skórą, tak? I wewnętrzną częścią ciała. Czyli cały czas nagle, na razie organizm dawał radę. Jak masz pierwszy sygnał, że jest ci zimno, tak? To chcesz już się ubrać, nie? Ale jeśli tego nie zrobisz, co się dzieje? Zaczynasz się trząść z zimna. Zaczynają reagować, to, i widzisz, to jest taki ale proces niezależny. Ale jeszcze tak pytam, a gdybym sobie teraz dostarczył cukry proste, to zrobi mi się cieplej? Bo wyrównam tą glukozę, która miała wyrównywać. Jeśli jest ci teraz zimno, nawet jest taki, jak samochód zgaśnie gdzieś tam na mrozie, to trzeba mieć co? Tabliczkę czekolady, nie? W schowku. Nie słyszałeś o tym? Nie. No ona, glukoza bardzo szybko pomaga wyrównać temperaturę ciała i jakby mechanizmem, wątroba jest tym regulatorem, tutaj uczestniczy w regulacji. Czyli zamiast kupić sweter, można kupić czekoladę. No, wiesz co, jakby, ja bym łączył. Jestem mistrzem absurdalnych wniosków, co? Ja bym łączył te dwa elementy i sweter i czekolada. Natomiast rzeczywiście tak, no jakby, żeby dokończyć tę opowieść, ten mechanizm jest na tyle naturalny, że nie zastanawiasz się, dobra, zacznę się trząść, uruchomię moje mięśnie, żeby uzyskać energię, tak? Proces jest automatyczny. Zaczynasz się trząść, mięśnie uwalniają energię zmagazynowaną w postaci ATP, ogrzewając organizm w ten sposób. I to samo... Czyli gdybym się nie trząsł, bo każdy myśli, że się trzęsie, bo jest mu zimno, a gdyby się nie trząsł, to by było mu jeszcze zimniej. Dokładnie. Dokładnie. Tak samo leżąc na plaży, zobacz, leżysz cały dzień na plaży leżysz i wracasz zmęczony. No przecież leżałeś cały dzień. Prawda? No, generalnie ja nie leżę na plaży, patrz, rzeczywiście. No jakby mówi się, ja tak że woda cienia, wyciąga, nie? Jesteś taki głodny po chwili już tam nad tą wodą i tak dalej. No to już tak, czuję tę ilustrację. Tak, a to jest efekt tego, że po prostu cały czas regulujesz, bo jak wchodzisz do wody, to schładzasz maksymalnie organizm, prawda? Więc organizm walczy, żeby wyrównać tą temperaturę. W wodzie jak długo posiedzisz, też znowu zaczynasz się trząść. Więc to jest sygnał, że trzeba wyjść, nie? Z drugiej strony, jak leżysz na plaży, też organizm walczy z przegrzaniem temperatury, temperaturowym. Czyli się schładza, teraz drugą stronę. Tak, schładza się w drugą stronę, tak? I też zużywa mnóstwo kalorii na ten proces, bo jednak za ten proces regulacji termicznej jest odpowiedzialna glukoza, tak jak powiedziałem we krwi, czyli co? Cukier. Bo my chodzimy na co? Na cukier i a tlen oddychamy tylko po to, żeby spalić cukier, tak? No to są takie oczywiste rzeczy, po co to w ogóle mówię, nie? Jakby to są takie oczywiste rzeczy z punktu badań jakichś takich, nie wiem, tu akurat fizjologicznych, załóżmy, tak? Czy dla mnie jako biologa morskiego, że spoglądam na pewne procesy, zaglądam głębiej i dalej, tak? I staram się pewne wnioski wyciągnąć i pójść tą ścieżką prawdy, o której ty mówiłeś z punktu widzenia teologicznego, tak? Ja mówię z punktu naukowego, żeby wybrać ścieżkę prawdy, która rzeczywiście, jak ten proces wygląda, musimy często zajrzeć w takie miejsca, jako naukowcy, w którego większość ludzi okej, dla mnie wystarczy to z wierzchu, nie? Ten wniosek taki generalny, który jestem w stanie wyciągnąć i przyjąć i przyswoić, nie? Już jak działają procesy glukoneogenezy, które są odpowiedzialne za wytwarzanie cukrów z innych substancji, czyli z niecukrów, bo zjadamy przecież tłuszcze i białka, tak? I z tłuszczów, żeby wytworzyć cukier, potrzebny jest proces, który rozłoży ten tłuszcz, przemieni wręcz, bym powiedział kolokwialnie, w glukozę w naszym organizmie, która jest spalana, tak? Więc musimy przemieniać wszystko to, co zjadamy, na cukier de facto, oprócz tego, co jest oczywiście zużywane do procesów wzrostu, jak dziecko właśnie rośnie, czy my musimy odnawiać komórki, tak? Więc coś tam zużywamy na te procesy odnowy organizmu, ale większość zużywamy na energię.
Tak. To ja jeszcze wrócę. Chciałbym, żebyśmy zamknęli ten wniosek, wątek, bo łamiemy mity. Nie wiem, czy zwiększymy, czy zmniejszymy popyt odpowiedzią na twoje pytanie na nadmorskie ryby. To są te ryby bezpieczne, czy nie są bezpieczne? Jak najbardziej. Jeśli ja bym miał komuś coś polecić, to rzeczywiście, oczywiście organizacje ekologiczne i wiem z jakiego powodu zachęcają do jedzenia ryb hodowlanych. Ma to sens, dlatego że jeżeli korzystamy z zasobów ryb hodowlanych, no to nie uszczuplamy populacji, wybierając te ryby, tak, z hodowli, nie uszczuplamy populacji żyjących dziko ryb. Z drugiej strony, jeśli miałbym wybierać, co jest dla mnie zdrowsze, to jednak bym się żywił tymi rybami, które pochodzą ze środowiska naturalnego. Czyli ryby w morzu, mimo że ciągle mówimy, że morze jest zanieczyszczone, ryby w morzu są niezanieczyszczone, nie są zanieczyszczone, są zdrowe. Tak, oczywiście nie przekraczają żadnych norm, o tak bym to ujął, w sensie normy zostały na przykład dla niektórych substancji, pamiętasz taką awanturę o wędliny, kiedy dioksyny, normy dioksyn w pokarmach zostały obniżone, to nie dlatego, że wędzenie nagle stało się bardziej trujące, tylko dlatego, że normy dla dioksyn w substancjach spożywczych zostały obniżone i procesy naturalnego wędzenia odpadły. Tak, trzeba było używać jakby krótszego wędzenia procesu, mniejszej ekspozycji na dym, a więcej właśnie jakimiś innymi metodami dochodzenia do smaku wędzonego. Tak? Już nie wdawajmy się w tą dyskusję. Natomiast jakby tak samo i nawet po obniżeniu tych wszystkich norm, po dostosowaniu się do norm unijnych, nasze ryby bałtyckie można spożywać bezpiecznie, a już w ogóle takie ryby jak dorsz, który nie magazynuje, bo dioksyny i związki chemiczne, które mogłyby mieć wpływ na nasze zdrowie, często są akumulowane z tłuszczami. Natomiast dorsz ma bardzo chude mięso, akumuluje tłuszcz w wątrobie. Wątroba dorsza, nie wiem, czy kiedyś widziałeś, aż jest biała, tak jest tłusta, że aż ma biały kolor, nie brązowy, tak jak u większości zwierząt, tylko ma biały kolor. To jest związane właśnie z dużym wysyceniem lipidami. Niedobrze wtedy jeść tą wątrobę dorsza. To znaczy, no jeśli dorsz byłby z takiego na przykład zanieczyszczonego akwenu, no to należałoby ją odrzucić, nie? Flądra, ogólnie nazywając to, nie ma takiego gatunku w ogóle, to posługujemy się taką nazwą, to jest, albo turbot, to są nazwy handlowe. Tak? Tak. Turbot nazywa się skarb, jest... Jak? Skarb. Tak jak skarb. Tak jak skarb, tylko z literą S z przodu. Ach, skarb, czyli skarb. P na końcu. Nie skarb. Tak jak skarb, że nie, jak skarbowy skarb, urząd. Taki dla piratów nie. Rozumiem. Skarb? Skarb, tak. No i a flonderki to mamy, pod taką nazwą flonderka kryją się trzy gatunki, nie? Mamy w Bałtyku, a właściwie dwa, tak naprawdę, bo ten czyli trzeci jest u nas... Flondra nie istnieje. Nie. Dobrze. To jest z niemieckiego, flonder. Z niemieckiego jest zaciągnięta nazwa i przyswojona przez Polaków. Natomiast mamy stornia, która jest najczęściej właśnie tą flądrą, którą dostajemy. I jest jeszcze gładzica. Różnią się tym, że jedna jest szorstka, druga gładka. Jak nazwa wskazuje, gładzica tak jest gładka. A tak samo smakują, czy nie? Troszkę inaczej. Minimalnie różnią się smakiem, aczkolwiek... Gładzica i? Stornia. Stornia. Jest jeszcze zimnica. Jak pójdę do pani do sklepu i powiem, poproszę stornię, to... Albo gładzicę, to myślisz, że będzie wiedziała, że chciałem flądrę? W rybnym pani będzie wiedziała na pewno. A bo ma na budzie... fakturze napisane stornia. Poważnie? Bo rybak nie może sprzedać flądry, bo musi sprzedać gatunek. Nie, on sprzedaje gatunek ryby. A pani w smażalni? Tu nad morzem jesteśmy? Już nie jestem pewny. Tam, ale skino. Tam często jest Ola, tak, notujesz? Że... Tak, tak. Często mamy takie gatunki, które są czyli w tej handlowo typowo nazwane, a nie występują. Listy do M? Kiedy Malajkat mówi do Małgorzaty, tam teraz powiedziałem nazwisko aktora i imię postaci bohaterki, ale ona miała na imię Małgorzata, a jego kreacja, nie pamiętam jak miała na imię, Małgorzato, podaj turbota, to nie ma takiej ryby, tylko on będzie powiedzieć, podaj skarb. Tak, to też jest nazwa przyjęta. Małgorzato, podaj turbota, to jest moja ulubiona. Chociaż wiesz, turbot się na tyle wpisał już, ta nazwa, w nasz język, że tak powiem, że myślę, że już nikt nie wie, że to jest skarb, nie? Natomiast stornia... A która jest lepsza, gładzica czy stornia? Według mnie stornia. Stornia. A jeszcze trzeci gatunek? Zimnica. Zimnica. Zimnica to jest gatunek z nazwy łacińskiej limanda. Jest jeszcze często... Ja zrozumiałem, nie musisz powtarzać. Handlowa nazwa takiej ryby jak limanda żółtopłetwa. I to można sobie sprzedawane jest to jako, często jako sola.
i ludzie to jedzą jako solę, a de facto to jest limanda żółtopłetwa, czyli inny gatunek płastugi. A między solą, skarpiem i tak dalej, są, bo to są dwa różne, inaczej żywiące się gatunki. Sola i skarp są drapieżnikami, żywią się rybkami, w związku z tym ich mięso ma inną konsystencję i inny smak. Natomiast stornia, gładzica, zimnica i limandy wszelkiego typu żywią się skorupiaczkami, z mniejszym udziałem ryb, że tak powiem, w diecie. W związku z tym ich mięso ma inny smak. I ludzie, są kochani, tańsze każdy handlowo jedzie nad morze, tak, je flądrę, tak, a tam są trzy gatunki ryb i to nie jeszcze blisko spokrewnione, ale inaczej się żywią, mają inne obyczaje, są drapieżnikami, no, albo... Nie, nie, są bardzo zbieżne, jeśli chodzi o pożywienie i poza tym, że, no mówię, skarpi i sola są drapieżnikami. Halibut też jest takim drapieżnikiem na przykład, nie? Czyli żyje sobie taka płastuga na dnie i czeka, czasami na filmach przyrodniczych. No ale skarp taka rybka i zimnica i ta już mają inne obyczaje, tak, to się one żywią. Więcej, żywią się więcej skorupiaczkami. A to wszystko jest flądra. Tak. No dobra. Tak, tak, także to są takie rzeczy, których... Małgorzato, podaj turbota. Mało kto na to zwraca uwagę, ale to są różne gatunki i na przykład wracając do tej zanieczyszczeń, to flądra jest też chudym gatunkiem, tłustsze są na przykład śledzie i szproty, a już w ogóle najtłustszym jest łosoś, który magazynuje dużo tłuszczów. Czyli flądra nie jest tłustszym gatunkiem. Nie, ona gromadzi tłuszcz praktycznie wzdłuż linii płetw, tam jest najwięcej tłuszczu we flonderkach, tak? Ale w ilości mięsa nawet są takie omega-3 się podaje, ile dana ryba ma. Mythbusters. Tak, i generalnie omega-3 w łososiach w mięsie jest najwięcej, dlatego jest najtłustszą rybą. W mięśniach magazynuje bardzo, w przestrzeniach między mięśniami, bo tak widać, jak się łososia przekroi, to jest takie pomarańczowe-białe. Tak. No to tam jest właśnie bardzo dużo... A flądra jest chudą rybką. Tak, a flonderka jest dość chudą, dorsz jest bardzo chudy, sanda, czokoń, to są mega dietetyczne ryby, można jeść, jakby to już w ogóle gotował ktoś na parze, to super, można jeść bez ograniczeń. Natomiast jakie ciekawe spotkanie. Łosoś z kolei ma bardzo dużo tłuszczów, ale to się też przekłada na ilość omega-3 w mięśniach, nie? Czyli w spożywanej porcji, jakbyśmy to przełożyli na 100 gram, to na przykład łosoś dziki, bałtycki, będzie miał około 3,5 tysiąca miligramów, czyli 3,5 grama na 100 gram to będą kwasy omega-3 i to te najzdrowsze, najlepsze, nie te takie, co są w olejach i w innych roślinach, tylko te takie w najlepszych proporcjach, przynajmniej tak się uważa, nie? Natomiast jeśli chodzi o dorsza, no to będą tak śladowe ilości, nie? To będzie kilkaset, kilkadziesiąt miligramów, tak? Gdzie tu mamy 3,5 tysiąca, nie? Dlatego, że on magazynuje te omega-3 razem z tłuszczami w wątrobie, nie? Która jest biała. Odrzucamy na przykład, nie? Jedząc filet, prawda? Tak samo, i teraz im tłustsza ryba, tym więcej tych zanieczyszczeń możemy przyjąć razem z tym tłuszczem tej ryby. Czyli z jednej strony mamy te zdrowe tłuszcze, omega-3 i tak dalej, i w tym samym miejscu niestety są te same zanieczyszczenia. I to jest taki dylemat na poziomie... Przeczytałem taką pracę, publikację kiedyś, podsunęła mi ją pani z Wydziału Chemii Żywności, kiedy też miałem, zastanawiałem się na temat tego, czy jeść ryby, czy nie. Znaczy jakby na ile przyjmuję, o może tak, nie czy jeść, czy nie, czy na ile przyjmuję zanieczyszczeń, nie? Jak zacząłem zastanawiać się, to ona mi podsunęła taką publikację, gdzie było wprost napisane, ile dioksyn dostarcza matka karmiąca mlekiem piersią, naturalną. Tak, że człowiek też gromadzi te dioksyny w ciągu swojego życia, i oddaje. Z żółczowach, akurat kobieta, tłuszcz, wiadomo, pierś, dużo tłuszczów, które są potem zużywane do produkcji również mleka, jakby karmi to dziecko, ale z drugiej strony mamy mega dużo pozytywnych wiedzy, które mówią o tym, że to jest mega pozytywny proces dla samego dziecka. Poza tym cały garnitur immunologiczny gdzieś tam jest przekazywany, dużo substancji niezbędnych do budowy, tak? Najlepszych, jakich tylko jest możliwe. Więc to są te takie profity płynące z jednej strony, zagrożenia z drugiej strony. Tak samo jest z rybami. Natomiast no, zawsze można trafić na rybę, która jest bardziej zanieczyszczona, bo to nie jest tak, że wszystkie ryby... Taka, co pływała za kutrem. Oceniliśmy, że wszystkie są zdrowe, no to są zdrowe. Może się zdarzyć wśród nich osobnik, który jest bardziej zanieczyszczony, tak? Pożył w jakimś przyścieku na przykład przez pół życia, przy ujściu ścieku jakiegoś do morza, nie?
Marcinie, niesłychana jest ta twoja opowieść. Ja jestem tylko zmartwiony jednym, że jeszcze mieliśmy dwa duże tematy, biznes z wartościami i jak to się stało, że z takiego naukowego świata przeszedłeś do biznesu. Ja tylko to zaanonsuję i przypomnę to, co powiedziałem na początku. Mamy dzisiaj trzy bardzo długie tematy. Z jednej strony jesteś biologiem i chciałbym o tym porozmawiać. Powiedziałem na początku, że chciałbym też porozmawiać o tym, że jesteś biznesmenem, który sprzedaje pełnomorskie jachty i to jest niesłychanie ciekawe. Ostatnim razem spotkaliśmy się i spróbowaliśmy nagrać odcinek o tym na jachcie w czasie targów jachtowych, więc z tego mamy bardzo ładne filmy. Ale tylko 5 minut, bo spotkało nas deszcz. Tak, tak. Chciałem porozmawiać z tobą o biznesie z wartościami, bo też jest niesamowite to, co możesz powiedzieć o zarządzaniu pieniędzmi i ich wykorzystywaniu do uczynienia świata odrobinę lepszym. Natomiast w tym odcinku to jest nasze drugie spotkanie. Za pierwszym razem się nie udało, bo przerwał deszcz. Tak. Na drugi dzisiaj się nie udało nam porozmawiać o tych dwóch pozostałych tematach, dlatego że tak ciekawie i tak mądrze mówiłeś o biologii, że z innej perspektywy, że w zasadzie teraz ten podcast by musiał trwać 4 godziny. Natomiast już teraz bym chciał się z tobą bardzo umówić na kolejne spotkanie, gdzie porozmawiamy o pełnomorskich jachtach, bo bardzo mnie to interesuje, ale też o biznesie z wartościami. Jeżeli pozwolisz, że to przełożymy na drugie spotkanie. Jasne. A ja bardzo tobie dziękuję. Dziękuję tobie za czas, który poświęciłeś i za wszystkie rzeczy, o których nam opowiedziałeś. Wielkie dziękuję. Dzięki za to spotkanie. Ja również dziękuję za tą możliwość. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za waszą uwagę i mam nadzieję, że dla was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.